Dobry wieczór Państwu. Kolejna sztuka myślenia. Bardzo cieszę się, że chcą Państwo z nami spędzić ten wieczór i chciałbym poprosić Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora teatru, a przede wszystkim pana prezesa Henryka Woźniakowskiego, prezesa wydawnictwa Znak, o rozpoczęcie dzisiejszego spotkania. Gorące brawa. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj są urodziny Stanisława Wyspiańskiego, 150. I w zasadzie powinien być to wspaniały dzień, gdyby nie okoliczności, które wszyscy znamy. Przyznam się Państwu szczerze, że zastanawialiśmy się, co zrobić. To znaczy odwoływać na przykład sztukę myślenia. Ale z drugiej strony to jest przecież to, co cały czas płynie z tej sceny od 125 lat. Płynie słowo Stanisława Wyspiańskiego, który mówi nam, żebyśmy się opamiętali, żebyśmy się nie nienawidzili. I nie mam słów, proszę Państwa. Bardzo proszę Państwa, żebyśmy może przez minutę uczcili chwilą ciszy prezydenta Pawła Adamowicza. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, pomimo tych okoliczności, że stoimy tutaj z panem prezesem razem na scenie i mamy w rękach książkę, która niestety też mówi trochę o tej sytuacji. To znaczy też odnajdziemy tam ten wątek od nienawiści między innymi. To nasze wspólne dzieło i myślę, że początek prawdziwej, owocnej współpracy i przyjaźni, parafrazując Casablancę. Proszę Państwa, ja już tę książkę czytałem. Zachęcam Państwa do przeczytania, bo to jest, nie użyję słowa, że jest piekielnie aktualne, bo jest to aktualna książka, ale jest to przerażające, że to się potwierdza. To znaczy, że ten trop, który Piotr w tej książce znalazł, potwierdza tę diagnozę po prostu, że cały czas kręcimy się w tym samym miejscu. Cały czas kręcimy się z tymi samymi upiorami i nie potrafimy tego właściwie zdiagnozować. Panie prezesie. No, ja także się cieszę, pomimo smutnych okoliczności, o których tutaj wspomniano. Cieszę się także dlatego, że to jest druga książka Piotra Augustyniaka wydana w Znaku, w tym samym obszarze tematycznym, bo za każdym razem to dotyczy jakiejś diagnozy polskiej duszy. Tam to była diagnoza czyniona za pośrednictwem wielu autorów, którzy się na taką właśnie diagnozę porywali od Stanisława Brzozowskiego do Józefa Tischnera poprzez wielu innych. To się nazywało Homo Polacus. Bardzo polecam. To, można powiedzieć, to jest jakaś preambuła, jakiś wstęp poniekąd do tej książki, która jest interpretacją Wyspiańskiego przede wszystkim wyzwolenia gdzie pan Piotr pokazuje rzeczywiście, jak to jest fantastyczny klasyk, to znaczy jakim Wyspiański jest facetem, którego można czytać w każdym czasie na nowo po prostu i który w każdym czasie przynosi nowe treści. Na tym polega prawdziwy klasyk. Ja się też cieszę dlatego, że mamy 150-lecie urodzin Wyspiańskiego, a mamy też inną rocznicę w tym roku, to znaczy mamy 60-lecie wydawnictwa Znak, więc nie są to całkiem tożsame rocznice, ale jednak rocznice okrągłe. To jest coś. No jeszcze jest jedna okoliczność, z której się cieszę, mianowicie Wyspiański debiutował w Teatrze Krakowskim w okresie, kiedy jego dyrektorem był Tadeusz Pawlikowski, który był bratem mojego pradziadka. I on debiutował tam jako artysta najpierw, to znaczy dekorator, prawda, scenograf, a potem jako pierwszy dyrektor. Jako dramatopisarz. No i Tadeusz Pawlikowski się na nim dobrze poznał, prawda, przyjął go i rozpoczął, że tak powiem, jego karierę, co też bardzo mnie cieszy. No. Jeszcze myślę, że możemy jedną rzecz zdradzić Państwu. To jest taka okoliczność, która właśnie się dopina, chociaż jeszcze nie jest formalnie przeprowadzona, ale tutaj żeśmy się przed chwilą naradzali z panem prezesem i powiemy Państwu po prostu, bo to jest fajna informacja. Zdradzimy. Otóż, proszę Państwa, niedługo, bo w tym kwartale wróci księgarnia Znaku
do Krakowa i wróci tu, w MOSie, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Siedzą sami użytkownicy tej księgarni tutaj. Ona się będzie nazywała najprawdopodobniej księgarnia autorska, bo tak się nazywa kilka księgarni znaku rozproszonych w Polsce, ale proszę się nie dać zmylić tej nazwie, bo to będzie księgarnia właśnie przez nas patronowana przede wszystkim. Ja bardzo dziękuję i wydawnictwu Znak, i teatrowi, że dali mi szansę napisania książki o Wyspiańskim, bo bez tej współpracy by się to nie odbyło i bez tego Homo Polacusa, którego kiedyś pan prezes się zdecydował wydać. Dla mnie to jest osobista bardzo okoliczność i będę chciał jeszcze potem trochę o tym powiedzieć, natomiast chciałbym tylko tyle teraz tytułem wstępu przede wszystkim przywitać gości, którzy dzisiaj wezmą udział w debacie. Profesor Andrzej Leder, gorące brawa. Wit Szostak, serdecznie witamy. Oraz redaktor Jarosław Gugała. Serdecznie witamy. Zaczęliśmy te spotkania z Bartoszem Szydłowskim dokładnie 2 lata temu. Pierwszym naszym gościem był Andrzej Leder. Pewne koło, mam nadzieję, że wiecznego powrotu, bo to by nam gwarantowało jeszcze długą przyszłość, się zamyka. Pewna przygoda z Wyspiańskim dla mnie osobiście w tym momencie też wybrzmiewa, dopełnia się. Wraz z Bartkiem, który dzisiaj niestety jest nieobecny, wprowadziliśmy taki obyczaj performatywny, że wywołujemy duchy. I pierwszym duchem, którego wywołaliśmy, był duch Stanisława Wyspiańskiego. I dzisiaj poprosiłem tego ducha, żeby jeszcze raz zechciał się tutaj zmaterializować, więc spróbujmy przez chwilę skupić naszą uwagę, wewnętrzne moce skoncentrować po to, żeby Wyspiański nam się tutaj za moment objawił, bo to przecież jest jego uroczystość, więc wypada, żeby on pierwszy tutaj wśród nas się pokazał. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru. Nie wspominam dobrze moich urodzin. Sto 150. urodziny Stacha. Jakiego Stacha? Jaki Stach? Co oni sobie myślą? Pan Stanisław Wyspiański obchodzi 150. urodziny. O, można. Dziś są moje urodziny. Będzie tort, świeczki i prezenty. Jakie prezenty, Stasiu, jakie prezenty, co ty opowiadasz? Przecież ojciec znów pijany. Ojciec chory, ojciec zły, no dorośnij. Daj mu pokój genialnemu dziecku.
W jego duszy ukryta gra melodia przyszłości. Rozgrywa się przyszłość narodu. No daj mu chociaż przez chwilę być szczęśliwym. Od tego zależy ich los. Najpiękniejszy prezent dostałem na 32 urodziny. Pięknie wyglądam, prawda? Nienawidzą mnie. Nienawidzę ich. Nienawidzimy się wzajem. Oni nie rozumieją, Stasiu, tego, co ci robią. Oni chcą, znaczy chcieliby cię powstrzymać, tak? Powstrzymać. Oni ciebie, znaczy ty ich musisz. Wiesz co, ty musisz iść własną drogą. Powyżej nich. Ja się po to narodziłem, żeby śmiać się i tańczyć. Nie po to przyszedłem na świat, żeby podpalać i burzyć, ale chłonąć i patrzeć i śpiewać. Yeah.
Witamy w kolejnym programie z cyklu Stanisław Wyspiański. Na żywo, czyli powinniśmy powstać z kolan. Gościmy dzisiaj wybitnego filozofa i performera narodowej sztuki Stacha Wyspiańskiego. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Potęga! Potęga. Potęga, no. Zatrzymał się pan przy tym słowie. Potęga. Potęga zapowiedziana słowem traci. Spełnić, dopełnić czyn. Aha. A czyli, że potęga ujawni się przez czyn. No to jest frazes. Frazes, poza którym nie kryje się nic. Nagi, pusty frazes. Pusty. Jak twoje oczy. Nie. Ja powiem ci myśl, która jest czynem i czynu poezją. Tak domyślam się. Nie. Tak, więc żadne powinniśmy. Żadna obowiązkowość? Żadna. My musimy zrobić coś, co by od nas zależało. No powtórz. Musimy zrobić coś, co by od nas zależało. Tak, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. A, musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. Dobry wieczór państwu. Witamy w kolejnym programie Stach na Wyspiańska na żywo, czyli Jak skończyć z polskim obciachem i wiochą. Naszym dzisiejszym gościem jest znany wszystkim państwu wybitny polski dramaturg i malarz, guru obrońców demokracji, Stanisław Wyspiański. Dobry wieczór pani, dobry wieczór wszystkim widzom TVN24. Panie Stanisławie, muszę przyznać, że co jest mi wstrętne i nieznośne, to jest to robienie Polski. Jakby na każdym kroku i codziennie. To manifestowanie polskości. Dokładnie tak. Bo jakby po co, na co? Bez tych manifestacji wszystko jest. Ziemia, kraj, ojczyzna, ludzie. Tylko naród się zgubił. Jaki naród? Naród. Naród się zgubił, a wszystkie czynniki jego składowe są. Naród, tak. No ale kto go zgubił? My. Tak jest, my. Nie, no my. My, no chyba raczej oni, tak? To my przyczyną, że się gdzieś zagubił naród. No. Że pozwalamy się w tej sprawie namyślać byle komu. No jak to byle komu? No każdemu obywatelowi polskiemu, każdemu obrońcy demokracji. No, cóż w tym złego? No to w tym złego, że każdy obrońca demokracji, jak skoro zacznie gadać, tak ze słabą głową przegada wszystko, a on jest tylko po to, żeby siedział w swoim kącie i był. Nie no, chwila, moment. To jest po prostu zamykanie gęby. To jest zamykanie gęby. No tak, powinien być ze zamkniętą gębą. Ale to jest cenzura! Tak, powinna być. Cenzura narodowa. Zaraz, przecież Polska ma być... A przepraszam, a tobie co do tego, czym Polska ma być? Ty. Bożego Narodzenia gnuśne pęta.
Daj nam poczucie siły. Daj nam poczucie siły. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nich duch Twój wstąpi i śpiące niech obudzi. Niech się królestwo stanie nie krzyża, lecz zbawienia. O, daj nam Jezu Panie Twą Polskę objawienia. O, Boże wielki, Boże, Ty nie znasz nas, Polaków. Ty nie wiesz, czym być może. Ty nie wiesz, czym być może. Ty nie wiesz, czym być może. Straż Polska u Twych znaków. Jest. No i widzisz, Stasiu, dostałeś prezent. Co? To? To jest prezent, twoim zdaniem? Proszę cię. To jest prezent, tak? No tak, prezent na miarę ich możliwości, bo oni oczywiście wolą hucznie obchodzić rocznicę mojej śmierci, która im była na rękę. A na urodziny to jakąś, no widzą państwo, marną książeczkę wydają, tak? Ale ona jest piękna. Piękna. Prawda? Tylko ja mówiłem, że nie po to się narodziłem, żeby burzyć. No ale musisz, musisz. Musisz. No, musimy. No, takie fatum. Nie chcę być wybrańcem, wybawicielem, burzycielem. Wiecie co? Mnie się najbardziej podoba ten fragment o pociągach. Gdzie to jest? Na dwunastej stronie. No, ale z tej stronie to ma chyba... Co to? To ci się ta wazelina, przecież to jest zwykłe. Dlaczego? Podlizywanie się dyrekcji. Nie, prawda. Nieprawda. Posłuchajcie. Krzysztof Głuchowski opowiedział mi kiedyś anegdotę oddającą aktualność myśli Wyspiańskiego. Swego czasu, powiada, jechałem pociągiem z Krakowa do Warszawy, dokąd jeździłem prawie codziennie w związku z obowiązkami zawodowymi. W pociągu widywałem się regularnie z moimi znajomymi i mieliśmy w zwyczaju spotykać się w Warsie. W Warsiu, Stasiu. A ty w ogóle wiesz, co to jest ten Warś? No. Nie zwracaj na niego uwagi. No. W Warsiu. Mieliśmy w zwyczaju spotykać się w Warsiu. Pewnego razu dzwoni jeden z nich i pyta, czy jadę. Jedziesz? Odpowiadam, że tak. Ja też. A gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? No jak to gdzie? W Warsie. W Warciu. Ja też. Hmm. Ponieważ go nie widzę, pytam, a gdzie siedzisz? Gdzie ty siedzisz? Nie siedzę, stoję przy barze i piję kawę. Ja też stoję przy barze i piję kawę. Ciebie tutaj na pewno nie ma. Nie ma cię tu, nie ma. Po pewnym czasie, po takim nerwowym rozglądaniu się, zorientowaliśmy się obaj, że on jedzie pociągiem godzinę później.
świetne. Teraz tak. Ale... Po dłuższej chwili się dowiedzę. No, ale widzisz, Stasiu, no tu znowu jesteś, jesteś prorokiem, tak, jesteś wieszczem. Skończyłem czytać. No dobra. Więc to jest tak, zgadzam się z Krzysztofem, że tak jest właśnie z Wyspiańskim i z nami. Z aktualnością jego myśli i jego sztuki. On jedzie pociągiem przez ten sam kraj, widzi przez okna te same widoki, spotyka się z takimi samymi ludźmi. Rozmawia z nimi na te same tematy, rozwiązuje te same dylematy, tylko że on jedzie pociągiem o godzinę wcześniejszą. No, no tak, no ale tu znowu jesteś prorokiem. Jesteś, każdy prorok to wichrzyciel, prowokator, obrazoburca. Nie, nie. Wiecie co? Ja to tak naprawdę, znaczy książka mi się bardzo podoba, ale tak naprawdę to chciałbym dostać kolejkę. Dwa pociągi, dwie stacje, Kraków, Warszawa i tak bym sobie jeździł tymi pociągami. Spotykał się z moimi znajomymi w Warszawie i oni by do mnie dzwonili. Tak, dzwonili. No może jeszcze poprosisz o smartfona, dzieciaku, i się zmarnujesz, jak te teraz wszystkie. Te. Co ty taki zgryźliwy, Stachu, jesteś dzisiaj? Ja zgryźliwy. No a co, znalazłeś w książce lepszy fragment? A, tak. Tak, mam taki jeden ulubiony, proszę. On jest oburzeniu. No. Ponieważ ja bym teraz wszystko tak równiusieńko burzył, wszystko bym zburzył. Proszę, burzył. Cel Konrada jest jasny. Zburzyć polski kościół, czyli przerwać pogrzebową, przedłużaną w nieskończoność liturgię nad otwartym grobem polskiej przeszłości, proszę państwa. Ten burzycielski czyn Konrada przyjmuje postać zamknięcia wawelskich krypt. Burzył, co? Co? No, ale co się dzieje, widzisz, Stasiu? Co zrobiłeś, nie, no. Daj spokój, no nie mazgaj się, chodź zaśpiewam ci piosenkę. Chodź, ja ci kupię tą kolejkę. Stasiu, no to jest. Patrz, jeszcze stoi Troja. Jeszcze mocne jej mury. Jeszcze męże we zbroi. Jeszcze tańczą twe córy. Przez 20 pokoi. Jeszcze grają lutnisty, jeszcze gędzą harfiarze, jeszcze płoną ołtarze, a dym się wije czysty. Krucy będą krakali ponad zamek zburzony. Nie będzie już dla was dnia, ni słońca, ni zorzy, ni tej zorzy rumiennej promieniem, ni tego słońca z ramieniem złotem. Hej, krucy, lećcie wielkim zawrotem, rozwincie mroczne skrzydła, posiadajcie na blanki, na fosy widzowie zaciekawieni. Jak tam w ogniowej czerwieni chłopca ważą się losy. Ah,
Dziękuję bardzo aktorom w Krakowie. Agnieszka Jodycka, Daniel Marchar, Hanna Biluszko, Dominika Bednarczyk, Rafał Szumera i Dawid Sulej-Rudnicki. Piosenki, które Państwo dzisiaj słyszeliście, pochodzą ze spektaklu Ewy Kaim, Wyspiański koncert. A teraz zapraszam prelegentów. Pan Andrzej Leder, pan Wik Szostak, Piotr Augustyniak i Jarosław Gugała. Witam Państwa. Ja tutaj się znalazłem dlatego, że autor książki, który dotychczas prowadził te spotkania, uznał, że nie może występować w dwóch postaciach. Nie wiem dlaczego, skoro Wyspiański mógł wystąpić w trzech. No ale widocznie ma swoją skromność. Jeszcze trochę mi brakuje. Jeszcze trochę, niewiele. Ale... Tak. No ale życzę Panu tego właśnie, Panie Piotrze, żeby tu za 100 lat jakieś, jak sądzę, co najmniej trzech Augustyniaków się pojawiło. W koszmarnym momencie tutaj przyjechałem do Krakowa. Myślę, że wszyscy jesteśmy myślami gdzie indziej. No i tak myślałem sobie o tym, że czy to w ogóle wypada, żebyśmy rozmawiali o tym w takich momentach, kiedy tak naprawdę potrzebujemy chyba wyciszenia i refleksji. No ale czymś innym jak nie refleksją jest twórczość Wyspiańskiego. I to on to wszystko porusza. Życie napisało nam taki scenariusz o to, że nie musimy się zmagać z tym, czy Wyspiański... O, proszę. Prosimy dopalić baner panów, jeśli tak, jeśli dałoby się. Chciałem Państwu powiedzieć, że to jest znak. Znak, że warto było tu przyjechać. Niedawno byłem w Krakowie, w innym teatrze, w Teatrze Starym, na weselu Wyspiańskiego, reżysera Klaty. I to... Była taka ekscytacja wtedy, że to już będzie ostatnie. Za chwilę nie będzie można obejrzeć tego spektaklu, więc jechali różni ludzie z Warszawy. Spotkałem Jacka Żakowskiego, Adama Michnika. Mało tego, spotkałem Jolantę Pieńkowską i jej męża, który chwilę później stał się bardzo sławnym biznesmenem, a wcześniej był po prostu biznesmenem. I obejrzałem to wesele, zobaczyłem Chochoła, który występował w stroju wojownika Mianmaru z trzcinką na fiutku. Zobaczyłem chłopaków grających na kolumnach jakiegoś metal rocka. I pomyślałem sobie, miałem takie myśli po tym wszystkim następujące. Jak to się stało, że minęło już ponad 100 lat od momentu powstania tego tekstu, a my ciągle do tego tekstu wracamy i mimo, że ten tekst już tak z trudem, jak widać z założeń reżysera, no bo jak trzeba wprowadzać tu Mianmar i metal rocka, to znaczy, że ten tekst już jest niewystarczający. Reżyser już musi mieć coś więcej, żeby się tym tekstem posłużyć, bo sam uznaje, że ten tekst nie wystarcza. Byłem zresztą w tamtym czasie dosyć niedaleko w Warszawie, w Teatrze Polskim. Tam był spektakl Wujaszek Wania, Wyrypajewa, kiedy był tylko tekst.
niczego innego nie było i ten tekst świetnie się sprawdzał. I myślałem sobie, czego brakuje temu Wyspiańskiemu. Lub też może to jest błąd reżysera, że on nie ufa, że Wyspiański sam z siebie nie jest w stanie nam, dzisiejszym Polakom, powiedzieć nic, jeżeli go nie wyposażymy w strój bojownika z Mianmaru, w kolumny i gołych metal rockmanów. Więc, a tu tymczasem okazuje się od dwóch dni, że nic nie trzeba robić. Że Wyspiański jak był, tak jest. Że problemy, które poruszał, one istnieją. Że to koszmarne licho, ta podłość, nienawiść, niemożność, te wszystkie nasze demony, one ciągle tkwią w nas, wokół nas, w atmosferze, w innych ludziach, we wszystkich tych, którzy w tej Polsce zawsze są bierni, zawsze są jacyś niezadowoleni, zawsze są tylko konsumpcyjni, zawsze są ksenofobiczni, zawsze są zawistni, zawsze są antysemiccy. Okazuje się, że Wyspiański istnieje. Jak on istnieje w Weselu, to tym bardziej istnieje w Wyzwoleniu. No bo to tekst, z całym szacunkiem dla Wesela, który jest moim zdaniem tekstem lepszym i ciekawszym, i takim, który przeszedł polską duszę i wiele słów z tego tekstu do dzisiaj zostało w formie przysłów już prawie, lub po prostu przysłów, to nagle to Wyzwolenie, które wraca do Mickiewicza, czyli jeszcze głębiej, nagle każe nam wrócić do Konrada, do zniszczonego przez lektury szkolne, o którym wszyscy w Polsce słyszeli, o którym nikt nic nie wie i którego nikt nie rozumie. Więc tym bardziej ten tekst będzie mocnym tekstem. No i rzeczywistość pokazała właśnie, że on jest mocnym tekstem. No i teraz chciałem zapytać, może najpierw oddam głos autorowi książki Burzenie Polskiego Kościoła, Piotra Augustyniaka. Czy pan nie miał nigdy wątpliwości, że Wyspiański to już straszna ramota i że tak naprawdę to trzeba by było sięgnąć po zupełnie coś innego, albo zmusić, albo poszukać kogoś, komu wydawnictwo Znak na przykład mogłoby zlecić napisanie nowego Wesela albo czegoś, co by bardziej pasowało do naszych dzisiejszych czasów? Znaczy, w pewnym sensie na pytanie to odpowiedział już pan prezes Woźniakowski, bo to nie jest moja pierwsza próba mierzenia się z... Słychać? Tak lepiej, dobrze. Nie jest to moja pierwsza próba mierzenia się z polską tożsamością, z pewną jej stagnacją, tak to widzę, że ta moja poprzednia książka sięgała po bardzo wielu innych autorów. Pojawił się tam z autorów bardziej współczesnych i Tischner przede wszystkim, bo chyba w największej dawce, ale też i Gombrowicz, i Miłosz, i Herbert, i nawet Rymkiewicz. Natomiast Wyspiańskiego w tej książce było tylko tyle, ile kazał ksiądz Tischner, żeby było, to znaczy tekst Chochoł sarmackiej melancholii oparty na Weselu. Nie wiem, dlaczego Wyspiańskiego w tej książce nie było. To oczywiście był subiektywny, selektywny wybór tych bohaterów, z którymi się mierzyłem, ale gdzieś przeszedłem obok Wyspiańskiego, myśląc o tym, co jest najważniejsze. Także oczywiście można powiedzieć, że w tym sensie miałem wątpliwości, czy warto wracać, ale wówczas Wyspiański był dla mnie przede wszystkim autorem Wesela, a do Wesela byłem, że tak powiem, nastawiony, można powiedzieć, dość stereotypowo, jako jednej z ważnych bardzo lektur szkolnych i coś takiego, co jest totalnie już w kulturze naszej zgrane. Natomiast moje ucho na Wyzwolenie otworzył Bartek Szydłowski, który w 2015 roku mówi: słuchaj, ale klucz jest w Wyzwoleniu. Ja wtedy zrobiłem rachunek sumienia, że ja nigdy Wyzwolenia nie przeczytałem do tej pory w całości. Wiedziałem, że taki tekst jest, ale
ale to nie był tekst, z którym się mierzyłem. No i jak mi Bartek kazał, no to wziąłem tekst i zacząłem czytać i nagle poczułem, że nic nie rozumiem, ale że to jest tekst absolutnie wielki, że do tej pory nie spotkałem takiego tekstu w polskiej kulturze, który by tak wiele budził we mnie pytań i to fundamentalnych. Tak? Gdzieś miałem skojarzenia z tymi najbardziej fascynującymi mnie lekturami filozoficznymi, czyli z Zaratustrą Nietzschego, przede wszystkim w jakimś sensie też z Platonem, bo starożytnością też się zajmowałem, widziałem wiele asocjacji. No i tak się zaczęło i mozolnie przez ten tekst brnąłem, a potem wraz z Bartkiem i ze wsparciem Krzysztofa Głowskiego zaczęliśmy realizować projekty w Teatrze Słowackiego, między innymi Sztukę Myślenia, czy też przede wszystkim. No i nagle odkryłem, że im więcej wkładam cierpliwości, determinacji i czasu w studiowanie tego tekstu, tym bardziej on jest dla mnie takim, można powiedzieć, i kluczem, i drogowskazem, jak iść przez rzeczywistość. A moje doświadczenie jest doświadczeniem wielkiego rozczarowania dyskursem publicznym, tym, że w zasadzie mamy szereg bardzo ciekawych diagnoz, interesujących pomysłów na to, jak czytać polską rzeczywistość, ale przez to, że można powiedzieć, są one wypowiadane przez dosyć stałą grupę ekspertów, którzy idą przez wszystkie media i wszędzie mówią to samo, to że tak naprawdę to już nic nie mówi, że trzeba sięgnąć do czegoś bardziej źródłowego. No i tak się zaczęło. Andrzej Leder mnie ośmielił swoją prelekcją na temat wyzwolenia 2 lata temu. To był jeden z takich kluczowych momentów, oprócz tego rozmowa z Krystianem Lupą, którą razem z Bartoszem przeprowadzaliśmy w teatrze. To były te tropy, które mnie w tym kierunku pchnęły. Więc może tyle na początek, żeby nie zająć tej przestrzeni, bo ja jestem wszystkim ciekaw, co goście powiedzą, jak się ustosunkują do tej kwestii aktualności wyspiańskiej. Ja bym chciał teraz wątek taki wrzucić nowy, który bardzo bym panów prosił, może wy to rozumiecie, a może mnie uspokoicie. Ja miałem takie doświadczenie w swoim życiu, że byłem dyplomatą w dalekim kraju, w Ameryce Południowej. W Montevideo mieszkałem. Wszyscy to wiedzą, a stolica Urugwaju, na wszelki wypadek przypomnę. I nie graniczy z Paragwajem. I tam zorganizowałem największą w historii dziejów, jak się potem dowiedziałem, największy przegląd filmów Andrzeja Wajdy. Bo okazało się, że tam polską kinematografię bardzo, bardzo kochają. I wtedy ostatnim filmem Andrzeja Wajdy był Pan Tadeusz. I strasznie chcieli tego Pana Tadeusza również puścić. Oni mieli wszystkie stare filmy, mieli prawa do nich, mieli kopie, ale Pana Tadeusza nie mieli, bo to był najnowszy film. No ale okazało się, że nie ma tego Pana Tadeusza, trudno strasznie go znaleźć, że jedyna kopia, jaką można było sprowadzić, to jest gdzieś w Hebronie, gdzie trwa wojna akurat. No, więc tak, sprowadzenie kopii miało kosztować więcej niż wszystkie pozostałe koszty tego przeglądu, a było chyba 26 filmów w tym przeglądzie. No ale dyrektor tamtejszej Cinemateki to taka instytucja, która pokazuje, prezentuje ludziom, jak mówi Krzysztof Zanussi, filmy dla dorosłych. Zaparł się i mówi, że proszę pana, no niech pan nam pomoże, niech pan nam sprowadzi ten film. I ja mówię, no ale wie pan, mówię, to jest, niech pan zrozumie, to jest oparte na XIX-wiecznym poemacie pisanym w heksametrze polskim, którego nawet Polacy nie do końca rozumieją. I to będzie bardzo trudne dla publiczności urugwajskiej. A co on tak na mnie patrzy i mówi, czyli panie ambasadorze, pan mówi, że formalnie rzecz biorąc, to jest coś takiego jakby wesele. I ja, no, zatkało mnie i mówię, no tak, formalnie rzecz biorąc, to tak jak wesele. Niezrozumiałe wierszem o sprawach, o których tutaj nikt nic nie wie i tak dalej. Proszę pana, my w naszej Cinematece puszczamy wesele Andrzeja Wajdy co najmniej raz w roku w naszym kinie, które liczy 500 miejsc. Jeszcze się nigdy tak nie zdarzyło, żeby było chociaż jedno wolne miejsce. Więc niech pan już nie marudzi, niech pan nam sprowadzi po prostu tego pana Tadeusza, bo chcemy to poznać. I niech się pan o nas nie martwi. Czy my, Urugwajczycy, jesteśmy w stanie zrozumieć polski heksametr i tę waszą całą skomplikowaną historię?
No i dobra. No i teraz niech mi pan powie, bo my mamy taki kompleks, nie? Na świecie, że nas nikt nie rozumie. Okazuje się, że nad Laplatą w ogóle nie ma problemu. Wesele, pan Tadeusz, w ogóle prawie lektura szkolna. Mnie się skojarzyła ta opowieść z innym problemem, to znaczy, że Polacy nie wierzą w uniwersalność. Uważają, że są niezwykle szczególni i że inni są mniej szczególni i w związku z tym nie mogą tej polskiej szczególności rozumieć. Natomiast no, ta historia pokazuje, że w gruncie rzeczy jest coś w polskiej kulturze, co jest po prostu uniwersalne. I że nawet jeżeli ktoś no, nie do końca wie, kim był Napoleon Bonaparte, to mimo wszystko może pana Tadeusza obejrzeć i odnaleźć tam coś, co będzie dla niego bardzo ważne i nawet jeżeli jest w Montevideo. Rozumiem, że trochę taką techniką wolnych skojarzeń się posługujemy, więc ja pójdę po pewnym wolnym skojarzeniu, które wiąże się z tą książką. Ona jest mi bardzo bliska. Z wielu względów, dwa, od których zacznę, to po pierwsze jest krytyczna i jest z jednej strony pracą nad tekstem klasycznym, co jest mi zawsze bardzo bliskie, ale jednocześnie krytyczną pracą nad tekstem klasycznym. Po drugie używa narzędzi, które też mi są bliskie. No, samo pojęcie fantazmatu, które jest kluczowe w tej pracy, jest pojęciem, z którym się chętnie posługuję. Ono się wywodzi z psychoanalizy lakanowskiej. Fantazmat to jest pewna historia, pewien dramat, pewna opowieść, którą podmiot musi odegrać. Jest pewien przymus odegrania tej historii i w tym sensie jest niezwykle, fantazmat to jest pojęcie niezwykle teatralne. Ono odpowiada temu, co się dzieje na scenach, na scenie teatralnej, ale fantazmat, i tutaj bym spróbował wejść w pewną dyskusję z książką, fantazmat rozgrywa się właściwie w dowolnej sytuacji. Dla takiego podmiotu, jakim jest naród, fantazmatem jest po prostu historia tego narodu. I przemierzanie fantazmatu, które powtarza ciągle tą historię, to jest coś, z czym właśnie się borykamy. Ja bym powiedział, że w rytmie co 100 lat jakiś prezydent jest w Polsce zabijany. 97 lat temu udało nam się zabić pierwszego. No właśnie. 16 grudnia. I to jest właśnie jakby taki jakiś przymus, z którym się borykamy. To, co chcę powiedzieć i co jest dyskusją, to że teatr jest tylko taką soczewką, w której ten fantazmat całego narodu, który powtarza pewne sceny ze swojej historii i się w nich rozpoznaje i upodmiotawia. Teatr jest soczewką, która skupia i w taki syntetyczny sposób opowiada coś, co inaczej dzieje się w ciągu lat czy dziesięcioleci. Ale jednocześnie fantazmat w historii nie jest czymś, co powtarza się zawsze tak samo, to wiemy. I tu odwołam się do tej kwestii uniwersalności. Otóż wydaje mi się, że to nie jest tak, że my robimy dokładnie to samo, co robiliśmy w czasach Wyspiańskiego. Polska jest innym już teraz krajem i innym społeczeństwem. I użyję tutaj porównania, które właśnie odwołuje się do kwestii uniwersalności rozumienia pewnych procesów. A mianowicie do porównania z historią Niemiec. Wydawałoby się Polska, Niemcy, nie ma bardziej różnych narodów, a jednak wydaje mi się, że jest coś bardzo podobnego. Znaczy pewien rodzaj klątwy, który powoduje, że społeczeństwo, które jest w ogromnym rozwoju, jednocześnie ma poczucie, że jest w jakiś sposób gorsze, upokorzone i musi to w jakiś sposób też sobie zrekompensować. To jest cecha, która była bardzo charakterystyczna dla Niemiec przez cały XIX wiek, na początku XX. Być może do dzisiaj zresztą tego do końca nie wiemy. I to jest cecha, która jest bardzo charakterystyczna dla współczesnej Polski.
Otóż Niemcy tą swoją potrzebę odreagowania kilkakrotnie w XIX wieku powtarzały, za każdym razem na większą skalę. Skala, która zdarzyła się Niemcom w XX wieku, jest absolutnie nieporównywalna do niczego. I to pokazuje, że fantazmat w społeczeństwie, które przechodzi ze społeczeństwa, powiedzmy, historycznego, agrarnego, feudalnego, do społeczeństwa przemysłowego, nabiera zupełnie innego oblicza. Fantazmat Polski w czasach Wyspiańskiego to był fantazmat agrarnego, archaicznego społeczeństwa. Fantazmat w dzisiejszym polskim społeczeństwie to jest fantazmat społeczeństwa, które jest nawet nie przemysłowe, a postprzemysłowe, ale w ogromnej dynamice i zupełnie inne niż to, z którym miał do czynienia Wyspiański. Skala tego, co się będzie działo, będzie dużo, dużo większa, myślę. I wszystko wygląda na to, że będzie dużo bardziej jeszcze skomplikowane. Z jakim problemem społecznym głównie miał do czynienia Wyspiański, a jeszcze wcześniej Mickiewicz. W XVIII wieku, proszę Państwa, kiedy się upadała Rzeczpospolita, czego skutki odczuwamy do dziś, ci, którzy stanowili Rzeczpospolitą, czyli polska szlachta, to było dokładnie 5,5% społeczeństwa. Kiedy Tadeusz Kościuszko składał przysięgę tutaj niedaleko, tam, na krakowskim rynku, to on, nawet mówiąc o tym, że nie wystarczą szable, a potrzebne są też kosy na sztorc, to on więcej nic na temat pozostałych 95% społeczeństwa nie mógł mówić, bo gdyby to powiedział, to by naruszył interesy tych 5%, dla których dużo ważniejszą rzeczą niż niepodległość było utrzymanie pańszczyzny. My dzisiaj jesteśmy po takich przemianach, po wrześniowej rewolucji, o której pisał pan, ale też po 30 latach nowej wolności, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni, każdy w inny sposób. Dzisiaj Rzeczpospolitej nie stanowi już 5%, jak sądzę, tylko jakieś 40%. 40% na pewno, może nawet prawie połowę. Mówię tu o wszystkich tych, którzy się angażują w cokolwiek w Polsce, którzy chodzą na wybory. My ciągle mamy około 40-50% uczestniczących w wyborach, czyli w tym podstawowym akcie, jakby, który świadczy o tym, że chcemy, czy że należymy, czy poczuwamy się do pewnej wspólnoty. Dlatego też to, o czym pan mówi, jeśli musi wystąpić to piekło w imieniu prawie 50% będzie dużo gorszym piekłem niż piekło w imieniu 5,5%. Społeczeństwa. Takie wnioski można... Mniej więcej mówimy o tym samym. Tak. Takie wnioski można z tego wszystkiego wyciągnąć. Stanisław Wyspiański był człowiekiem młodym. Kolega tutaj jest rocznik 76, czyli z mojego punktu widzenia to jest tak zwany szczaw. Ale Stanisław Wyspiański, jak umierał, miał 38 lat. Więc był nawet młodszy od kolegi. W ciągu tych 38 lat, przez 10 lat pracował bardzo twórczo i zostawił, jak wiemy z wystawy, która jest w Muzeum Narodowym tutaj, 900 dzieł. 500 można obejrzeć w Muzeum Narodowym. Tęż tam zresztą wspaniała wystawa. Wszyscy na pewno Państwo widzieli. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Młodość ma to do siebie, że ma mniej doświadczeń, ale za to więcej siły i emocji w sobie. Więcej natchnienia i więcej gestów nieprzemyślanych, ale szczerych. Jak taki młodzieniec o gestach głównie nieprzemyślanych i szczerych? Jak Stanisław Wyspiański, wprawdzie już u schyłku życia, piszący Wyzwolenie. Z czego on mógł czerpać swoją mądrość, skoro nie wiedział o Holokauście, nie wiedział o I wojnie światowej, w ogóle nie wiedział o instytucji wojny światowej.
Wiedział o jakichś krakowskich tutaj mieszczańskich problemach, wiedział o historii Polski oczywiście, ale w porównaniu z każdym z nas, nawet z dzisiejszym przeciętnym 25-latkiem, studentem, wiedział bardzo niewiele. No skąd ta mądrość? To jest do mnie pytanie, tak? Znaczy ja myślę, że wyzwolenie jest tekstem starca. To pan najmłodszy. Wyzwolenie jest tekstem starca, a nie tekstem młodzieńca, niezależnie od metryki, prawda? To znaczy tutaj oczywiście starzejemy się bardzo różnie, czy dojrzewamy bardzo różnie i do takiej dojrzałości jak Wyspiański myślę, że dzisiaj wielu z nas, pewnie w tamtych czasach Wyspiańskiego również, niewielu w ogóle kiedykolwiek dorasta. Natomiast ta wrażliwość tutaj jest pewnym fenomenem i to skojarzenie, które Piotr podał na początku, które miał przy Wyspiańskim z Nietzschem, ono jest bardzo paralelne, prawda? Dlatego, że słyszałem taką opinię, że zadziwiające jest, że Nietzsche tak trafnie diagnozował kondycję nowoczesnego człowieka, będąc głównie pensjonariuszem sanatoriów, prawda? I mając kontakt z tymi pensjonariuszami, prawda? I nagle okazuje się, że ten człowiek miał wgląd w rzeczywistość, prawda? Przewidywał to, co się diagnozował to, co się wydarzało na jego oczach i przewidywał procesy, które do dzisiaj się niejako wydarzają, prawda? Więc jakby to jest kwestia, wydaje mi się, bardzo jednostkowa. Ja czasami myślę sobie, jakby wyglądał tekst Wyspiańskiego pisany przez 70-letniego Wyspiańskiego, prawda? Jakieś ostatnie nieukończone dzieło i po tym, co zostawił nam ten 38-latek, prawda? W momencie śmierci, to jest to bardzo ciekawe, prawda? Czy to byłoby już jakieś majaczenie starca rzeczywiście, czy byłaby w tym jeszcze jakaś ostrość i mądrość, która no by nas jakoś poraziła. W wieku 70 paru lat wiedział już o śmierci Narutowicza. Na przykład, prawda, o tym, jak się wydarzyła Polska, prawda, od 18 roku, prawda, to miałby pewne doświadczenie. Nie wiem, na ile by to zmodyfikowało jego myślenie, prawda, być może to już nie dodałby ani linijki do wyzwolenia, prawda, dlatego, że wszystko już napisał wcześniej, więc jakby po co coś więcej tutaj dodać. Nawiązując do tego, co pan profesor powiedział na początku o tym, że wydaje nam się, że jesteśmy szczególni i nikt nas nie potrafi zrozumieć, a myślę, że to wynika też z tego, że my się do końca nie potrafimy zrozumieć, więc wydaje mi się naturalne, że skoro my z wnętrza tutaj nie potrafimy się zrozumieć, to dopiero gdzieś ludzie na zewnątrz, którzy żyją z innymi sprawami, prawda? I to pokazuje ten splot pewnych nieprzepracowanych problemów, które gdzieś tam się kłębią, pytań, które ciągle się pojawiają, prawda? Dlatego, że pytanie o aktualność Wyspiańskiego pociąga za sobą jeszcze drugie pytanie i to pytanie też Piotr w swojej książce stawia, to znaczy to jest pytanie o fantazmat, to znaczy jak nas na początku XXI wieku społeczeństwo, które jest zupełnie inne niż społeczeństwo, które diagnozował Wyspiański, może jeszcze organizować, może jeszcze jakoś poruszać i napędzać w życiu publicznym, w naszej zbiorowej wyobraźni fantazmat, który został ulepiony z jakichś pozostałości nieprzemyślanych romantyzmu. Nie mówię o tym, co robił Wyspiański, tylko to, co on wyświetlił, prawda, jako ten właśnie ten polski fantazmat. W innych okolicznościach, w innych sytuacjach, dlaczego to się nie dezaktualizowało, dlaczego to gdzieś nie odeszło w ogóle w przeszłość, jako jakiś rodzaj zupełnego skansenu, prawda, tylko to nadal, jak tylko jest wywoływane, i powraca, jest tak wciągane na scenę, prawda, naszych rozmaitych debat, te rozmaite symbole, te rozmaite mity, z których to wszystko jest pozlepiane, że to nas potrafi rozpalić, że nie wzruszamy ramionami, jak nad właśnie jakąś ramotą, tylko nagle okazuje się, że my tam gdzieś jesteśmy i czy chcemy, czy nie chcemy, prawda, musimy wokół tego tańczyć, bo ta muzyka nam gra i my nie możemy przestać tańczyć, prawda, więc to jest dla mnie niesamowite i no i o tym też między innymi jest książka Piotra i wielka chwała mu za to, że się za bary wziął z tym tematem. Znaczy ja bym chciał tylko do tego dodać może taką uwagę, bo tutaj trochę Andrzej Leder mnie wywołał tak lekko polemicznie, że ja uprzywilejowuję teatr, prawda, jako miejsce przemierzania fantazmatu, czy też, że może być taka sugestia, że to tylko w teatrze może się dokonać. Znaczy używam tej kategorii performansu, który oczywiście jest kategorią bardzo wieloznaczną. Ja nawet nie chcę go definiować, tak jak on jest gdzieś tam funkcjonuje w literaturze, tylko bardziej chcę użyć tego pojęcia do nazwania tego, co proponuje Wyspiański. A Wyspiański tworzy coś dziwnego z tym i robi coś dziwnego z tym przemierzaniem fantazmatu, na który jesteśmy skazani. Znaczy, że on próbuje niejako tak go przemierzać, żeby znaleźć z niego jakby możliwość wyjścia, tak? Czy jak w jakąś inną przestrzeń, żeby się otworzyła
furtka do jakiegoś wyłonienia się jakiegoś innego wyobrażenia, które będziemy odgrywać, ale które być może inaczej nas odniesie do rzeczywistości, mniej destrukcyjnie, w gruncie rzeczy bardziej adekwatnie i mniej destrukcyjnie, pozwoli sobie lepiej radzić i mniej samych siebie niszczyć. No i on używa do tego właśnie teatru. No i ja się zastanawiam nad tym, zastanawiam się, co on tam robi. I okazuje się, że on traktuje teatr jako miejsce, gdzie my możemy... No on wprost mówi, Kościół, zamek, mogiłę, te postawię i zburzę. Czyli że on rozumie Kościół, przepraszam, teatr jako miejsce, w którym performatywnie można zrekonstruować właśnie cały ten fantazmat, w którym my odgrywamy, ale go odgrywamy niejako machinalnie, tak? Niejako trochę poza samymi sobą, w jakimś musie powtarzania. A w teatrze on może niejako, przynajmniej taka jest ambicja Wyspiańskiego, stanąć przed nami w całości i w ten sposób my go możemy jakby zoczyć, objąć go wzrokiem i wtedy my możemy jakby go zburzyć, tak? Czyli możemy przynajmniej spróbować zrobić krok poza. Bo w naszych codziennych, można powiedzieć, obchodach performatywnych, mniej lub bardziej celebrowaniu różnych, że tak powiem, wydarzeń społecznych, również tych tragicznych, również tego wczorajszego, przedwczorajszego wydarzenia, tak? My wchodzimy od razu w pewną, że tak powiem, fantazmatyczną rutynowość. Znaczy, że zostaje zabity prezydent miasta, ważny polityk, a my wchodzimy w jakieś takie dziwne role rodem z wesela, prawda? Nagle wszyscy politycy mówią o tym i zapewniają, że się modlą, prawda? Okej, ja nie mam nic przeciwko temu, że się modlą, ale dlaczego muszą to cały czas mówić na każdym kroku? Dlaczego jest tak, że potem następuje coś takiego, że nagle każdy, kto chce powiedzieć, co się stało, chce to nazwać, chce wypowiedzieć swoją złość, jest, można powiedzieć, piętnowany, że dzisiaj trzeba milczeć, że taka jest nasza potrzeba. To jest potrzeba fantazmatyczna, wydaje mi się. To jest pewien, można powiedzieć, program, który mamy wgrany i który nami zaczyna sterować, że są takie momenty, że to nas przechwytuje w sposób dotkliwy. No i teraz wydaje mi się, że Wyspiański chciałby ten moment, kiedy to nas przechwytuje, pokazać na scenie, po to, żeby dać nam jakieś narzędzie, jakieś doświadczenie, które spowoduje, że jak wydarzy się znowu coś takiego, co uruchamia cały ten, można powiedzieć, fantazmatyczny kocioł, to my się w jakiś sposób zatrzymamy, tak? I przestaniemy gadać na każdym kroku, no to teraz się głośno pomódlmy, a tak w ogóle to bądźmy teraz cicho i się zjednoczmy, a wiadomo, że już za tydzień wyjdziemy znowu na ulicę i będziemy jeszcze bardziej się wszyscy, że tak powiem, nienawidzieć. No więc on traktuje teatr, ale ja bym to oczywiście poszerzył. Nie mówię, że tylko na deskach teatru, tak? Ale jest to jedna z takich przestrzeni, gdzie można coś zacząć z tym robić. Zresztą robisz to, ponieważ piszesz o tym, że kiedy chmury Arystofanesa były wystawiane, Sokrates stał i prawie że machał. To ja. To znaczy, on pokazywał, że jest tym performerem, który fantazmat ateński odgrywa, a ten fantazmat jest odzwierciedlany w spektaklu Arystofanesa. I ja się zgadzam z tym, że teatr może być tego rodzaju laboratorium. Zresztą uważam, że on we współczesnej Polsce często pełni taką rolę właśnie laboratorium fantazmatu, próby zachwiania różnego rodzaju strukturalnymi momentami, ale jednocześnie on to robi cały czas w rozmowie z takim performancem, który odbywa się w tym zbiorowym podmiocie społecznym, czy też w każdym z podmiotów indywidualnych. I ja chcę powiedzieć o trochę jeszcze innym sposobie wychodzenia z takiej władzy fantazmatu. To wiąże się z problemem takiej opozycji, która też rządzi bardzo społeczeństwem polskim, to znaczy, że albo jesteśmy jednostkami, albo jesteśmy narodem. I właściwie nie ma nic pomiędzy. To nic to może przesada, bo jest jeszcze rodzina. To znaczy jesteśmy rodziną albo wszyscy Polacy to jedna rodzina i wtedy jesteśmy narodem. I tak naprawdę nie ma takich podmiotowości pośrednich, podmiotowości, które by były różnego rodzaju społecznymi podmiotami. W Polsce bardzo trudno jest wypowiedzieć podmiotowość jakiejś wyraźnej grupy, która potrafi
na przykład zdefiniować swój antagonizm wobec innych grup, ale nie popadając natychmiast w klimat wojny domowej. To znaczy albo oni są zdrajcami, albo jesteśmy określani jako zdrajcy. Jakikolwiek wyłanianie się różnych podmiotowości społecznych, które by były po prostu elementami tego innego trochę performansu, jest zawsze bardzo tłumione przez ten główny fantazmat. I ja bym powiedział, że to, co jest być może pracą, którą musimy wykonywać, to jest tworzenie właśnie różnego rodzaju podmiotowości w tym społeczeństwie, które będą miały inny fantazmat. Inny fantazmat. Ja bym powiedział, że wydarzenie Solidarności było takim wydarzeniem, gdzie pojawił się podmiot, który był inny. To nie był po prostu naród, to był związek zawodowy, a potem ruch społeczny i który miał też inny fantazmat. To jest bardzo paradoksalne. To trochę, jak niektórzy twierdzą, zawdzięczamy to po prostu Wałęsie, który nie znał tego głównego fantazmatu, czy też nie funkcjonował w tym głównym fantazmacie polskim i w związku z tym mógł wymyślić, stworzyć inną historię, inną opowieść. Ale moim zdaniem to jest komplement w gruncie rzeczy i to jest coś, co zostało jak gdyby kompletnie przykryte przez tą taką czapę fantazmatyczną, która nie widzi niczego pomiędzy narodem a jednostką. Tutaj jest wiele w tym wszystkim elementów się pojawia, bardzo, bardzo ciekawych. Wracając do teatru i do fantazmatu, mówi pan też o, przywołuje pan w swojej książce Hamleta. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, a pan akurat w tej książce o tym nie wspomina, ale Hamlet jest polemiką dwóch postaw. Jest Fortinbras, jest Hamlet. Jest taki piękny wiersz Herberta, Trent Fortinbrasa. Zaczyna się od słów: teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną. I Fortinbras przedstawia w nim siebie jako zwolennika twardej rzeczywistości, nowoczesności, rozwiązywania konkretnych problemów i przeciwstawia siebie, tę swoją taką pragmatyczną, mało sexy postawę, tej młodzieńczej erupcji temperamentu prowadzącego prosto do tragedii, do cierpienia, którą reprezentuje Hamlet. W tytule pana książki, to tak tylko gwoli dodania do tego, co pan dostrzegł, bo w myśli Wyspiańskiego jest też takie pragnienie, że może zamiast się targać po szczękach, bądźmy nowocześni, zacznijmy robić coś pozytywnego. Przestańmy się zajmować tym fantazmatem jakimś postszlacheckim, post nie wiem jakim. Zacznijmy tworzyć coś, co będzie nas budowało, co będzie dla nas dobre, co będzie bardziej nasze niż demony przeszłości. Burzenie polskiego kościoła. Ja chciałbym, żeby pan, dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie czytali tej książki, chciałbym usłyszeć pana definicję, jak pan rozumie to słowo kościół tutaj w tytule. No, ja rozumiem je w zasadzie jako fantazmat, no więc zaczynamy w ten sposób kręcić się wokół jednego pojęcia. Natomiast wydaje mi się, że kościelność polskiego fantazmatu to jest coś takiego, co jest bardzo frapujące. I teraz kościelność rozumiem tutaj wbrew pozorom nie pierwszoplanowo jako w kontekście religijnym, tylko w kontekście, może być, jaką wspólnotą jest Kościół, kiedy wnikniemy w etymologię tego słowa, prawda? Kościół od castellum, od warownia, tak? Znaczy, że dla nas, pewnie to jest też w jakimś sensie uniwersalne, być może wiele takich społeczeństw gdzieś na peryferiach nowoczesności tak właśnie funkcjonuje, że my w tym życiu fantazmatycznym zamykamy się jak w warowni, tak? Zamykamy, że to się staje na nas, można powiedzieć, jakaś taka alternatywna rzeczywistość, rozpamiętywanie
rocznic, przeżywanie rocznic wielkich katastrof, wielkich zrywów narodowych i tak dalej, i tak dalej. Tak? To można powiedzieć dzisiaj, wydawało się, że gdzieś to mamy za sobą, ale to bardzo mocno powraca. Taka zastępcza rzeczywistość tych wszystkich, można powiedzieć, historycznych wydarzeń, które upamiętniając, zamieniają nasze życie w kościół, tak? Czyli coś zamkniętego. Ja bym chciał, żeby, nawiązując do języka teologicznego, żeby zamienić castellum na eklezja, czyli zamienić kościół na zwołanie, czyli że my nie jesteśmy, że tak powiem, na siłę wtłoczeni w pewną przestrzeń, gdzie stajemy się w gruncie rzeczy manekinami, zakładnikami pewnej narracji, tylko że wyzwalamy się, bo to jest chyba sens też tej książki, na podmiotowość, właśnie indywidualną, ja bym powiedział, że ta jest tutaj kluczowa. No i można powiedzieć, jako ci wolni, przytomni ludzie zwołujemy się, że tak powiem, razem, bo mamy jakąś sprawę wspólną, tak? Mamy wspólną odpowiedzialność, mamy wspólny kraj, wspólny język, tak? Wiele rzeczy, które nas łączą. No i więc chciałbym zburzyć polski kościół i zastąpić go eklezją, w sensie takim jak najbardziej świeckim, tak? Natomiast sam wymiar katolicyzmu oczywiście jest tutaj też istotny, bo polski fantazmat, on się zrósł bardzo mocno z kościołem katolickim, z postawą taką, można powiedzieć, klerykalno-bogojczyźnianą, co bardzo mocno wypomina, prawda, Polakom, choćby Maria Janion. Także tutaj to też gdzieś pobrzmiewa, ale to nie jest pierwszoplanowy temat. Widzicie, nie wiem, bo ja bym jeszcze tak. Krótką polemikę, to okay. Znaczy znów element dyskusji, bo że przywołam tu Jacka Kuronia. Ja bym myślał o indywidualnym upodmiotowieniu jako czymś, co dokonuje się w pewnej wspólnocie. I to niekoniecznie musi się dokonywać we wspólnocie narodowej, bo wtedy będziemy się upodmiotowiać przez ten fantazmat kmicica, który nie szablą. Tylko w takiej wspólnocie, która realizuje coś, co jest właśnie odpowiedzią na rzeczywistość. W tym sensie Solidarność była taką wspólnotą dla mnie. I wydaje mi się, że też ja w każdym razie jestem z takiego pokolenia, ja miałem 20 lat, kiedy była Solidarność, w którym takie doświadczenie upodmiotowienia przez tą wspólnotę było nieprawdopodobnie silne i wydaje mi się, że to jest coś, co musi się też zdarzyć w polskim społeczeństwie i że to jest coś, czego bardzo zabrakło. I dlatego między innymi ten fantazmat wrócił z taką siłą, że owszem, bardzo wielu ludzi upodmiotowiło się na bardzo indywidualny sposób, ale gdzieś takiego upodmiotowienia przez wspólnotę, przez różne wspólnoty bardzo zabrakło. Czy my jesteśmy otwarci, jak pan sądzi? Czy my jesteśmy otwarci na podstawie lektury tej książki, na podstawie Wyzwolenia, gdzie widać wyraźnie, że Polska jest, ten nasz fantazmat jest nieprzenikalny. Czy my jesteśmy otwarci na to, żeby się zmienić, żeby wpuścić do środka inne myśli, żeby wykorzystać i cieszyć się z różnorodności, jaką zawsze była Polska? Ja tu jestem optymistą, bo wiem, czas może nie służy temu, żeby silić się na jakiś optymizm, szukanie jakichś tutaj jasnych punktów. I oczywiście zaczęło się minorowo i okoliczności są takie, ale ja jednak bym poszedł trochę, czy próbował podrążyć taką drogę, która jest jakoś, daje jakąś nadzieję. To znaczy w tytule tej książki jest mowa o oburzeniu Kościoła, ale to, co już tutaj powiedziane, Wyspiański mówi o tym, że teatr czy performance w ogóle, prawda, jest pewnym miejscem czy przestrzenią, w której pierwszy jakoś uzbudować, a dopiero potem zburzyć. Można z tego wyciągnąć taki wniosek, ja się tej myśli jakoś trzymam, może zbyt uparcie, że poza tym miejscem, nazwijmy je roboczo teatrem, ale wydaje się, że ten performance wykracza poza teatr jako miejsce, w którym się, prawda, znajdujemy, tylko jest wszędzie, gdzie performance się dokonuje, prawda? Dariusz Kosiński, pisząc o polskich teatrach, z takiej fundamentalnej pracy polskiej teatrologii, wspominany zresztą przez Piotra tutaj, no pisze o performance, czy o polskich teatrach, używając tego
tej formy teatra polskie. Ma na myśli nie tylko to, co się działo na scenach, ale procesje Bożego Ciała, uroczystości pierwszokomunijne i tak dalej. Czyli to wychodzi daleko poza teatr i przestrzeń definiowaną tradycyjnie jako przestrzeń teatru i poza to, co robią ludzie teatru, prawda? Ale wracając do tego głównego wątku, mam wrażenie, że to, że Fantazmat Polski czy ten kościół trzeba pierw zbudować, to pokazuje, że on poza tym teatrem w gruncie rzeczy w takiej formie nie funkcjonuje. Tutaj padła taka myśl o teatrze jako laboratorium, prawda? To znaczy teatr jest takie miejsce, gdzie w tym laboratorium destylujemy ten fantazmat i on wydestylowany ma taką moc, prawda, jak destylowany alkohol, że można się nim upić, prawda? Ja mam nadzieję, że on wszędzie poza teatrem jest na tyle słaby, że oczywiście może trochę lekko uderza do głowy, ale nie jest tak silnie skondensowany. Że są w Polsce i wspólnoty, i miejsca, które się nie afiszują, o których nie jest głośno, które nie wkraczają na tę scenę performatywną, prawda, również mediów, również portali społecznościowych, gdzie po prostu normalnie toczy się jakieś życie, prawda, toczy się życie poza fantazmatem, ludzie sąsiadują ze sobą, jakoś funkcjonują i mam wrażenie, to być może jest nadzieja trochę naiwna, ale mam wrażenie, że być może ten fantazmat można rozbroić trochę łatwiej, mianowicie szukać miejsc, gdzie on nie jest tak skondensowany, prawda? Że być może wystarczyłoby parę jakichś ruchów, bo to nie jest coś, co napędza nas, każdą jednostkę. To nie jest tak, że my musimy żyć tym fantazmatem, prawda? Tylko nagle zasysani przez ten wir, prawda, uczestnicząc w pewnym życiu, gdzie się ten performance dokonuje, prawda, jeżeli takim centrum, prawda, stanie się już nie teatr, w sensie instytucji artystycznej, prawda, ale to chyba największa jakość, prawda, czy najbardziej dominujące teatrum polskie, prawda, którym jest, nie wiem, główna sala posiedzeń Sejmu Polskiego, prawda, mówiąc symbolicznie. I my zasysani przez ten wir, ale sami się do tego wiru zbliżamy, prawda, więc mówiąc krótko, problem nasz z fantazmatem, nas jako jednostek, polega głównie na tym, że my do tego światła sami lecimy, prawda, ale mam wrażenie, że można się powstrzymać, prawda? I na czym polega powstrzymanie? No na takim prostym, normalnym życiu, prawda? Budowaniu tego, co jest wokół mnie, budowanie tego, co jest w sąsiedztwie, prawda? I wydaje mi się, że sporo ludzi jednak tak żyje. Być może, ale to jest zupełna hipoteza ad hoc rzucana, prawda? Że paradoksalnie być może te ponad 50%, o których pan mówi, prawda? Że oni nie tworzą te 40%, które deweloper tworzy, prawda? Być może te 60%, chciałbym mieć taką nadzieję, to są ludzie, którzy właśnie nie są przez fantazmat dotknięci, no skoro on ich nie porusza na tyle, żeby czuli potrzebę dania głosu, prawda? Ale on ich porusza, bo zwróćcie uwagę, teraz oglądacie na pewno imprezy sportowe w telewizji, na przykład skoki narciarskie. Zwróćcie uwagę na charakterystyczną rzecz dla Polski i dla Polaków. Każdy Polak, który przychodzi na te skoki, a zwłaszcza za granicą, jak jest gdzieś tam w Lachti, czy gdzieś tam, nie wiem, w Harachowie, czy gdzieś, gdziekolwiek, manifestuje swoją polskość, przynosząc polską flagę. Ale to nie jest polska flaga, bo na tej fladze, te flagi są zbezczeszczone wszystkie, zgodnie z ustawą o ochronie barw narodowych, bo na każdej z tych flag jest napis Wólka, Sieciechów, Przewóz, Nowa Wieś. Zwróćcie uwagę, że żaden inny naród nie bezcześci w ten sposób swoich barw narodowych. Nie ma amerykańskiej flagi z napisem jakiś, nie wiem, Omaha, Nebraska. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Na to mamy nawet ustawę, żeśmy ją stworzyli, że nie wolno tego robić. No bo przecież można mieć biało-czerwoną flagę i nad tym jakiś transparent z napisem, skąd jesteśmy. A tymczasem my, okazuje się, jako patrioci, być może bardziej jesteśmy z Wólki, Przewozu, Sieciechowa i Nowej Wsi, a z tą Polską to tak ogólnie tylko. Takie jedno z pierwszych z tego typu zbezczeszczeń, jak pan mówi, flagi, to jednak była polska flaga z napisem Solidarność na białym, prawda? Czyli jakby jakaś tradycja jest, prawda? To znaczy, i oczywiście można na to patrzeć jako bezczeszczenie, co jest bardzo mocnym słowem, ale można patrzeć jako pewną jakby próbę znalezienia no pewnej partycypacji, pewnej wspólnocie, prawda? Że tu jest Polska i ja z tej Polski jakoś też jestem, z tej Wólki mojej. I ta moja Wólka też jest Polską. No, ale ja nie jestem z tej Wólki. Dlatego flagę trzyma konkretny człowiek, prawda? Ja stoję z flagą Przewóz, naprzeciwko mnie facet z Sieciechowa, Przewóz z Sieciechowem leżą niedaleko i się nie lubią.
I te ale flagi coś są łączy, biało-czerwone. Prawda? Tak, ale coś te dwie flagi łączy, prawda? I więcej nienawiść łączy niż dzieli. Nienawiść się Ciechowa do przewozu. Tak? I miłość do Polski. I miłość mówię do Polski. Właśnie, że łączą barwy biało-czerwone, prawda? Że coś tam jednak jest, prawda? Więc ja bym tego... A poza tym, no, nie oszukujmy się, no, jak ma Amerykanie wpisać tę amerykańską flagę, jakiś malutki Teksasik gdzieś tam w te paseczki? No jest to... Mógłby walnąć żółtą farbą w poprzek i wszystko było świetnie. A tym, oni mają własne nie, flagi oni wtedy w Teksasie, wezmą flagę tak dalej, konfederacką. Tak, oni mają no, tak, i... własne flagi i się nie przyjmują. Tamtą nie muszą jej bezczęścić. Omaha Nebraska nie ma flagi, moim zdaniem. Nie mają? Możliwe. Ja bym oczywiście nie jeszcze tak? Chciałbym wrócić do pana książki w tym kontekście. Dlatego, że Wyspiański to są określone czasy i to jest bardzo bliski związek tutaj z Krakowem. Z tym, co się tutaj działo. W innych częściach tego, co się stało potem Polską, co było wcześniej całą Polską, było troszeczkę inaczej. W momencie, kiedy mówi pan o kościele, tak, czyli pewnym fantazmacie i tym, co dostrzegał Wyspiański i tym, co wcześniej dostrzegał Konrad Mickiewiczowski, to oni wszyscy dostrzegali tylko pewną część. Dlatego, że w tej Rzeczpospolitej w XVIII wieku te 90 parę procent to były nie tylko kościoły, ale też synagogi. To były też cerkwie, różne zresztą. To były też meczety. I to wszystko jest gdzieś, nie ma tego, nie istnieje. Wgryzamy się w tę Polskę i nie zauważamy całego tego ogromu na kresach wschodnich tak zwanych, za którymi tak bardzo płaczemy i moja rodzina z strony mamy jest ze Lwowa. Tam 70% ludzi to nie byli ludzie, którzy chcieliby burzyć Kościół czy do niego w ogóle chodzić, bo chodzili albo do synagogi, albo do cerkwi. Mieli zupełnie inne doświadczenie. Być może nasze skoncentrowanie na kościele i nasza właśnie taka wsobność i nieprzenikalność zewnętrzna powoduje, że cały czas rozmawiamy o czymś, co jest własnością mniejszości. I jesteśmy nastroszeni bardzo na to, co mogłoby być dodatkiem i co mogłoby być wzbogaceniem naszej rzeczywistości. Stany Zjednoczone od wielu, wielu lat co roku przyjmują 2 miliony imigrantów. Co roku. Tak? Czyli w ciągu 20 lat wchłaniają taki kraj jak Polska. Z całego świata. I coś takiego robią, że ci wszyscy ludzie, jak już dostaną ten paszport amerykański, to oni wprawdzie są tam potem z Mianmaru, czy skądś tam, czy z Polski, ale oni są już Amerykanami też. Są amerykańskimi patriotami. Oni już budują fantazmat amerykański. My, na samą myśl o tym, że tu mógłby przyjechać ktoś obcy, potrafimy, no nie wiem, protestować, używać haniebnych tekstów znanych polityków, którzy na tym opierali kiedyś wzmożenie prowadzące do ogólnonarodowej zbrodni i tak dalej, bo jakbyśmy nie chcieli tego, a przecież mamy ogromne w tej dziedzinie ogromne doświadczenia. I bogactwa niezwykłe. Wyspiański zresztą tego też używa w Weselu. W Wyzwoleniu? Już chyba nie. Czy, nie wiem, czy ja dobrze rozumiem to pytanie, ale ja bym powiedział tak. Z jednej strony Wyspiański jest dzieckiem swoich czasów i on nie zmaga się z problemem migracji, prawda, o charakterze, że tak powiem, transkontynentalnym, prawda? On się zmaga, można powiedzieć, z pewną niemożnością polityczną, głównie z tym, z niemożnością polityczną polskiego społeczeństwa. I szuka jej przyczyn, dlaczego my nie możemy... Wierzy w to, że przyszłość jest w dobrze zorganizowanym państwie narodowym. W tym sensie idzie za Dmowskim i jest w gruncie rzeczy w awangardzie ówczesnej, że tak powiem, europejskiej myśli politycznej.
A więc to nie jest dla niego problem, że tak powiem, znany. Natomiast wydaje mi się, że to, co go już bardziej interesuje, jeśli chodzi o te kwestie społeczne, to jest oczywiście konflikt między klasami społecznymi. Tak? I bez wątpienia pojawia się problem relacji szlachty i chłopstwa, dlatego że to tutaj w Małopolsce było najbardziej wówczas dojmujące. To było dla niego też jeszcze wspomnienie rabacji, prawda? I to jest na pewno coś, co on widzi jako problem i to podejmuje. Więc z pewnością dzisiaj, można powiedzieć, w duchu Wyspiańskiego byłoby zmierzenie się z tymi rzeczami, o których pan mówi. Natomiast zarzucano mu oczywiście, że chociażby nie podjął kwestii proletariatu, który już, można powiedzieć, w tych jego czasach na ziemiach polskich, nie w polskim państwie, którego nie było, ale na ziemiach polskich się pojawił. No i on jakby nie umie tego do końca wprowadzić do swojej twórczości. Mówi się, że w Wyzwoleniu pojawiają się robotnicy na scenie, ale oni mówią sobie, my jesteśmy chłopi, my jesteśmy czerń, prawda? Więc w gruncie rzeczy dalej ten problem, nie wiem, proletariatu się jakby nie w pełni tutaj wyłania. Natomiast to, co jest ciekawe, to że on, że interesuje go, można powiedzieć, coś takiego, co jest jakąś elementarną energią psychiczną, która, można powiedzieć, nie może się uaktywnić w polskim społeczeństwie, dlatego że właśnie jesteśmy gdzieś uwięzieni w tych podziałach, można powiedzieć, takich już wręcz archaicznych, feudalnych. Tak? Czyli że on mówi, że jest... Że jest jakiś taki, to zresztą tak samo jest u Brzozowskiego, że jest jakiś ogromny potencjał, który jest w tych fantazmatycznych schematach powiązanych z archaiczną strukturą społeczną, który jest po prostu uwięziony. Tak? I wydaje mi się, że Wyspiański w tym sensie jest intrygujący dzisiaj, że my w Polsce w jakiś sposób marzymy o tym, żeby tę energię, można powiedzieć, dzisiaj wyzwolić, tak? I stąd, można powiedzieć, chwytliwość tych haseł o wstawaniu z kolan, o podmiotowości i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że wydaje mi się, że to, co jest ciekawe u niego i pouczające, to, że on ostrzega nas i próbuje nam powiedzieć, że nie da się realnie tej energii, którą chcielibyśmy, energii społecznej, którą chcielibyśmy w sobie uruchomić, nie da się tego zrobić, jak długo my się właśnie nie zmierzymy z tym, że tak powiem, zamknięciem w kościele, tak? W kościele fantazmatu. Także trochę uciekam od tego pytania, ale wydaje mi się, że tutaj jest bardzo istotny trop. Nie ucieka pan. Moje pytanie jest o zamknięcie właśnie. Tak. Do jakiego stopnia my jesteśmy otwarci? Do jakiego więc jesteśmy jeżeli zamknięci? My się otworzymy na tą energię, która w nas jest i pozwolimy się tej energii upodmiotowić w nas realnie, czy też nas upodmiotowić, to wtedy zapewne też będziemy w stanie inaczej się odnieść do tych wszystkich, którzy, nie wiem, chcą tutaj przyjechać lub nie chcą, lub mogliby przyjechać i tak dalej. Ale warunkiem tego w ogóle, żeby mówić o jakiejś otwartości społeczeństwa, jest, można powiedzieć, otwarcie tego, można powiedzieć, potencjału, który w nas jest, a który my, że tak powiem, na różne sposoby blokujemy, tak? I blokujemy go chociażby w formie udawanej ekspresji, tak? Którą dzisiaj mamy w jakimś stopniu do czynienia. Tak bym na to pytanie odpowiedział, natomiast zastanawiam się, jak jest z tym, o czym Andrzej mówisz, o tym, o tej podmiotowości, można powiedzieć, pośredniej. Znaczy ja w ogóle mam problem z tym, jeśli już mówimy o aktualności Wyspiańskiego, że my dzisiaj w ogóle mamy duży kryzys podmiotowości w świecie nowoczesnym, tak mi się wydaje, zarówno zbiorowej i to na różnych szczeblach, jak i indywidualnej. Tak? Znaczy, że jest coś takiego jak ten, można powiedzieć, globalny hegemon, który możemy nazwać, nie wiem, po marksowsku kapitałem, ale różne też mechanizmy biopolityczne, które powodują, że w gruncie rzeczy jesteśmy bardziej zasobami ludzkimi, które są zarządzane i zbiorowo, indywidualnie, poprzez, nie wiem, mechanizm marketingu, konsumpcji i tak dalej. Tak? I teraz, kiedy my w tym świecie mówimy o tym, że musimy jako Polacy się upodmiotowić,
to tak naprawdę jesteśmy w jakimś nieszczęsnym położeniu, bo to nie jest tak, że gdzie indziej są już bardzo podmiotowi, a my tego nie potrafimy zrobić, tylko być może chcemy doszlusować do takiego miejsca, gdzie i tak tej realnej podmiotowości nie ma. To jest też moje pytanie do Andrzeja, bo wiem, że ty te sprawy bardzo gruntownie analizujesz. Pełna zgoda, że jesteśmy w takim momencie, kiedy charakterystyczny jest w ogóle dla tej cywilizacji, w której żyjemy, kryzys różnego rodzaju podmiotowości. To dotyczy indywidualnej podmiotowości, która się rozpada na różnego rodzaju takie podpodmiotowości, bym powiedział, ale z drugiej strony różne podmioty zbiorowe, które bardzo wyraźnie określały historię ostatnich, no powiedzmy, 100 lat w Europie, tracą swoją tożsamość. I te bardzo silne ruchy, które pragną tożsamości, ten cały ruch polityk tożsamościowych jest w dużym stopniu odpowiedzią na to, że rozpadają się tożsamości różnego rodzaju podmiotów, które funkcjonują w społeczeństwie. Ma bardzo konkretny wymiar, na przykład coś takiego jak klasa robotnicza czy proletariat, który stanowił o historii Zachodu mniej więcej od połowy XIX wieku, od 1848 roku mniej więcej do lat 70. No po prostu zanikł na Zachodzie, to znaczy oczywiście tam jeszcze paru ludzi w jakichś fabrykach pracuje, ale ogólnie rzecz biorąc jako duży zbiorowy podmiot społeczny to się przeniosło zupełnie gdzie indziej i tego nie ma. Różnego rodzaju formy reprezentacji politycznej, które się z takimi podmiotowościami wiążą, bo tu to dodam, że w pewnym sensie suwerenność polityczna ma strukturę podmiotową w taki sposób, że istnieją instytucje, które pełnią funkcję wzajemnie kontrolną. No wiemy o to ze względu na kryzys sądowy, ale to jest dużo więcej różnych instytucji, które pozwalają podmiotowi społecznemu działać w sposób przemyślany. I ten kryzys podmiotu zbiorowego wyraża się też w tym kryzysie instytucjonalnym. To znaczy, że już te instytucje przestają reprezentować to. Tak uporządkowany i tak instytucjonalnie zorganizowany kraj jak Francja przeżywa teraz kompletny rozpad reprezentacji w swoim wewnętrznym świecie, który doprowadza do znanego chaosu, który nazywa się żółte kamizelki. I to przekształcanie się podmiotowości we współczesnym świecie jest oczywiście czymś, co Polski dotyczy szczególny i specyficzny, ale jednak uniwersalny, czyli podobny jak w wielu innych krajach sposób. Co zresztą mówię różnym moim znajomym z Zachodu, że być może to doświadczenie, które my mamy teraz, to jest doświadczenie, które was zupełnie niedługo czeka. To znaczy, to my jesteśmy prekursorscy tutaj w tym, co się może zdarzyć w różnego rodzaju społeczeństwach. Jakie się będą wyłaniać podmioty z tego chaosu? To jest pytanie otwarte i dość niebezpieczne, ponieważ zwykle wyłanianie się nowych podmiotowości oznacza wojnę. Wojna, która nadchodzi, to jest ta wojna, w której określają się nowe podmiotowości, określają się nowe mity, określają się nowe figury hegemoniczne i czy my potrafimy dokonać tej głębokiej transformacji świata bez tego, żeby oznaczało to wojnę? Zostawię w zawieszeniu. Wspomniał pan o Francji. W tej chwili właśnie, jak my sobie tutaj siedzimy, brytyjski parlament decyduje o tym, czy będzie Brexit, na jakich zasadach będzie Brexit, a może będzie znowu referendum, a może jeszcze nie wiadomo co. Wspominam tutaj Wielką Brytanię, dlatego że chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o czymś, co jest sporą częścią tego polskiego fantazmatu, o nienawiści. Ale zacznę łagodnie i po brytyjsku. Kiedyś pewien dżentelmen brytyjski stał się rozbitkiem. Jego statek zatonął i jego odnaleziono wiele, wiele lat później na wyspie, bezludnej wyspie. On mieszkał sam na tej wyspie. I okazało się, że on w ciągu 20 paru lat mieszkania na tej wyspie zbudował tam 3 domy. Więc zapytano go, dlaczego to zrobił. On powiedział, mnie to jest zupełnie oczywiste. No ten dom tu to jest dom, w którym mieszkam. Ten dom tu to jest klub, do którego chodzę.
A ten trzeci dom to jest klub, do którego nie chodzę. Do pisarza mam pytanie. Czy nienawiść jest nam absolutnie niezbędna i do twórczości, i do oddychania, i do naszego fantazmatu, jakim by on nie był? Znaczy, myślę, że z nienawiścią się dość trudno oddycha w ogóle, więc jakby to można nienawidzić. Fantastycznie sobie wszyscy radzą. W przerwach między oddychaniem, ale ta zadyszka już jest widoczna, prawda? Więc to jednak jest, no to jest bardzo destrukcyjne oczywiście uczucie. One jest destrukcyjne nie tylko dla tych, których obdarzamy nienawiścią, a przede wszystkim dla tych, którzy nienawidzą. W związku z tym jakby im bardziej nienawidzimy, tym bardziej sami siebie jakoś niszczymy tutaj. I nienawiść nas w tym sensie więzi, dlatego że nienawiść jest mało twórcza, bo nienawiść jakoś nas i zamyka, i jakoś odcina, wykrzywia świat. No i tutaj oczywiście na temat można wiele mówić, więc rzeczywiście to jest oczywiście zawsze jest pytanie o to, czy ta nienawiść ma charakter autentyczny, czy jakoś jest wzbudzona, prawda? I nagle my zupełnie sobie tak na co dzień nikogo nie nienawidząc, nagle budzimy się pewnego dnia i mówimy, rzeczywiście ja tego drugiego bardzo nienawidzę, prawda? To znaczy, jakie te mechanizmy działają, że nagle ten drugi zostaje mi jakoś tak obrzydzony, że ja czuję się nie tylko zobowiązany do jakiejś niechęci względem niego, ale wręcz do nienawiści, prawda? Bo nienawiść jest taką bardzo aktywną formą niechęci, prawda? To znaczy, nie można jakoś biernie nienawidzić, prawda? Nienawiść ciągle domaga się jakichś czynów aktywności, słów aktywności, podsycania siebie. Więc ja tutaj nie chcę jakoś o tym szerzej mówić, bo nie jestem od nienawiści jakimś specjalistą. Mogę mówić tylko, że staram się nienawiści unikać, dlatego że ona mnie zjada, prawda? I kiedy parę razy w swoim życiu gdzieś tam tego typu uczucia do siebie dopuściłem, to były takie no, dość smutne okresy mojego życia, prawda? Staram się od tego uciekać i bronić, jak to tylko się da. Czasami to nie jest łatwe. Panie profesorze, pan bada nienawiść? Nie mogę powiedzieć, czy ja badam nienawiść, ale na pewno wiem tyle, że paradoksalnie nowoczesna polityczność jest ucywilizowaniem nienawiści. To znaczy tak naprawdę we większości krajów europejskich geneza nowoczesnych systemów politycznych to jest wojna. Wojna bardzo nienawistna. No, nowożytna Europa wyłoniła się z wojen religijnych, w których nienawiść była nieprawdopodobna. I potem jakby polityczność, to znaczy to, że możemy się nienawidzić, ale się nie zabijamy, stała się fundamentem systemów politycznych, do których aspirujemy. To jest tak, że nowoczesne społeczeństwa są zwykle bardzo głęboko podzielone. Taki podział jak w Polsce wcale nie jest czymś wyjątkowym. Skala agresji, która pojawia się na przykład w Stanach Zjednoczonych pomiędzy zwolennikami, ogólnie rzecz biorąc tego, co się nazywa w Ameryce liberałami, a konserwatystami, jest porównywalna albo większa niż to, z czym mamy do czynienia w Polsce. Może takie wydarzenie, jak to z niedzieli, to jest w Polsce rzadkość. W Stanach Zjednoczonych to się po prostu zdarza. I choć to już jest wykroczenie poza właśnie tą granicę polityczności. Więc to, co mi się wydaje w Polsce jeszcze do zrobienia, to jest to, żeby ten rodzaj nienawiści, który zapewne nie zniknie bardzo szybko, potrafił wyrażać się w formach, które bym nazwał cywilizowanymi, to znaczy politycznymi. Żeby nie było to myśl o tym, że tą drugą stronę trzeba zabić, zniszczyć, unieważnić, odebrać jej prawo głosu, tylko że możemy żyć w jednej wspólnocie politycznej, mimo tego, że no, co najmniej się mocno nie lubimy i wcale nie musimy się bardzo lubić, że nie ma takiego przymusu w ogóle. I wydaje mi się, że to, co przed nami, to umiejętność przekształcenia tych demonów czy emocji w pewnego rodzaju praktyki społeczne, których w Polsce mimo istnienia instytucji jeszcze bardzo brakuje. Jeśli mogę, to jeszcze chciałbym w tej kwestii się wypowiedzieć, bo chciałbym wrócić do Wyspiańskiego,
którego nie jest nam wcale tak łatwo nawiązywać w tej rozmowie przez cały czas, może i dobrze, ale akurat w kwestii nienawiści wydaje mi się, że on jest niezwykle pouczający, dlatego że Wyspiański ma w sobie ten rodzaj jakiejś dezynwoltury, który mówi tak, nienawidzimy się. Zresztą to dzisiaj w performansie padło, to są jedne z moich ulubionych słów w wyzwoleniu. Oczywiście one strasznie groźnie brzmią, kiedy widzimy efekty nienawiści, tak? Bo oglądamy je w sposób drastyczny. I Wyspiański mówi, nienawidzimy się i to wcale nie jest nasze najgorsze złe. Czyli można powiedzieć, jak w kontekście tego, bo ja to bardzo odczytuję w duchu tego, co powiedział Andrzej Leder. To znaczy, wydaje mi się, że Wyspiański to jest ktoś taki, kto mówi do nas Polaków, uznajcie nienawiść w sobie, a nie tylko w innych, albo w ogóle uznajcie nienawiść jako jeden z głównych, że tak powiem, mocy napędowych polskiego życia zbiorowego. Bo wydaje mi się, że my mamy taki trochę, no, nazwałbym go naznaczony hipokryzją stosunek do polsko-polskiej nienawiści. To znaczy, że jeżeli już to tamci nienawidzą, ale my to po prostu tylko i wyłącznie bronimy wartości. I te wartości to może być naród. To jest wielka wartość, ale wartością może być też liberalna demokracja i jej instytucje. Natomiast Wyspiański chce powiedzieć, i teraz ja nie mówię teraz, że któraś strona nie jest bardziej winna, bo pewnie jest któraś bardziej, a któraś jest mniej, ale to nie zmienia faktu, że się nienawidzimy wzajem i teraz moment, w którym sobie to uświadomimy, to jest, wydaje mi się, wieszcza myśl. No, jeżeli on jest wieszczem, to chyba dlatego, między innymi dlatego, że jeżeli uznamy nienawiść w sobie, to możemy zacząć w ogóle coś z nią zrobić, to znaczy szukać cywilizowanych form jej rozładowania. Tak? A dopóki tego nie będzie, to będziemy się... Natomiast to, wydaje mi się, co nam przeszkadza w tym, żeby zacząć w sposób cywilizowany, powiem, nie wiem, ekonomicznie zarządzać swoją nienawiścią albo, nie wiem, analitycznie przepracowywać ją, no to wydaje mi się, to jest to, co w książce nazywam społeczeństwem posttraumatycznym. Znaczy, my jesteśmy tak straumatyzowani naszą historią i sposobem, w jaki ona właśnie fantazmatycznie na nas oddziałuje, że z tą własną nienawiścią nie potrafimy się skomunikować. Że nie wiem jak to zinterpretować w jakichś bardziej zaawansowanych narzędziach analizy krytycznej. Ale tak jakby, nie wiem, lepiej, trochę tak Brzozowski to opisywał, no lepiej się zamknąć w swoim domu ze swoją rodziną, jeść jajko wielkanocne, chodzić do kościoła i jeszcze kilka innych rytuałów spełniać, no a, że tak powiem, nienawiść oczywiście żywić w sercu do sąsiada i do wszystkich, ale wprost jej nie komunikować, nie wyrażać. Tak? Skomunikujmy się z własną nienawiścią, bo to jest być może jedyna droga, żeby pchnąć polskie społeczeństwo do przodu. Tak rozumiem przekaz tej myśli. Myślę, że tutaj naszym wielkim problemem jest niski poziom tak zwanego kapitału społecznego. Albo on wynika z tego być może. Tak. Natomiast paradoksalnie Wyspiański to jest moment, kiedy rodzi się psychoanaliza, to znaczy dokładnie ten apel, tak jak ty czytasz Wyspiańskiego, to jest apel psychoanalityczny, to znaczy uświadommy sobie to, co nami rządzi, a co jest nieświadome. I w tej książce zresztą jest wiele odwołań do Freuda również i do psychoanalizy, także do... No i do niczego też, tak, jako do, też do niczego i również do egzystencjalizmu, tak, który no, w takim swoim ogólnym zarysie, prawda, u Heideggera mówi jednak o tych dwóch rzeczywistościach, o tej autentycznej, o tej banalnej, o tej, która nas przeraża i która nigdy się nie zmienia i o tej, która może być takim zagłuszaczem do codziennych trosk, ale jednocześnie tak naprawdę nie jest niczym ważnym i szkoda, żeby ona była powodem do podejmowania przez nas jakichś wielkich, dramatycznych kroków. Proszę Państwa, umówiliśmy się, że po godzinie mniej więcej my sobie chwilę posiedzimy, a Państwo będą mieli okazję również powiedzieć parę słów. Ja niestety... O, teraz widzę lepiej. Bardzo prosimy. Doświetlić tam już ktoś ma mikrofon. To ja chyba mam mikrofon. Może wstanę, nie wiem.
Teraz chciałam skomentować to, co pan powiedział, aż sobie zapisałam, o tej nienawiści. Prosimy bliżej mikrofon trzymać, bo troszeczkę źle słychać. Pan powiedział, że Polacy nie potrafią się skomunikować z nienawiścią i dopiero kiedy to nastąpi, to uświadomienie sobie, no to będzie można coś zrobić z problemem. I moim zdaniem oni tego nie potrafią. Tu by się chyba zgodził też Wyspiański, ponieważ w Polsce jest ciągle bardzo silny mesjanizm, na który Wyspiański bardzo mocno pluł, mówiąc, że no właśnie on nienawidził tej koncepcji. I moim zdaniem, że póki Polacy stoją nad tą otwartą trumną, no to nie mogą tej nienawiści w sobie zobaczyć, tym bardziej póki są Mesjaszem, no to Mesjasz się przecież nie denerwuje, on cierpi za narody i umiera. Więc znowu chyba wracamy do tego tytułu pańskiej książki, no póki jest ten Kościół i ten konstrukt tego wiecznego cierpienia, no to tego się nie da połączyć z uświadomieniem sobie złości, żeby ją przekuć w coś później koniec końców konstruktywnego. Tak mi się to skojarzyło, po prostu myślę, że może to ma sens. Znaczy, jeśli mogę krótki komentarz, to jest niezwykle trafne, myślę, co pani mówi. To jest w ogóle bardzo ciekawe odniesienie Wyspiańskiego do romantyzmu, do Mickiewicza. Bo można powiedzieć tak, że u Mickiewicza w samych Dziadach są dwa impulsy. Jest jeden romantyzm, to jest taki romantyzm jednostki, która w imię tego, co jest, można powiedzieć, w niej najwartościowsze, jakiegoś pierwiastka, można powiedzieć, intelektualnego, duchowego, zwraca się z nienawiścią do świata, który, można powiedzieć, niewoli tę jednostkę wraz z jej ojczyzną. To jest Konrad Wielkiej Improwizacji. I ta nienawiść sięga, jej ekspresja jest tutaj w pełni świadoma. Ona dotyka wręcz, można powiedzieć, bluźnierstwa. Tak? I to jest jakby jeden ten wymiar. I w tym sensie Wyspiański nawiązuje do i jest romantykiem. Tak myślę, jest takim neoromantykiem, tak? Że on z tym pokładem polskiego romantyzmu się komunikuje, gdzie podmiot, można powiedzieć, wręcz właśnie w sposób taki energetyczny i gwałtowny próbuje zwrócić się przeciwko temu, co jego podmiotowość w jakiś sposób destruuje. Natomiast drugi, no to jest rzeczywiście ten mesjanistyczny, prawda? Ksiądz Piotr, jak dokonuje egzorcyzmu, to wówczas, można powiedzieć, ma wizję Polski jako Chrystusa narodów i ma wizję cierpienia, które jest zbawcze, prawda? Cierpienia Polaków. I to jest coś takiego, z czym się bardzo gwałtownie Wyspiański rozprawia, bo jego zdaniem rzeczywiście jest to hamulec do tego, żeby skomunikować się właśnie z tym, można powiedzieć, takim buntowniczym, emancypacyjnym elementem podmiotowości. I wydaje mi się, że to u nas gdzieś w życiu zbiorowym ciągle pokutuje, tak? I tutaj się z panią zgadzam jak najbardziej. Ja myślę, że Polska jest takim mesjaszem niespełnionym i przez to sfrustrowanym. To znaczy, bo myśmy już tyle razy się poświęcali za innych, albo w naszym przekonaniu, i nic, prawda? Tyle ofiar ponieśliśmy i właściwie umarliśmy już tyle razy i nic się od tego nie zbawiło, nie poprawiło i tak sobie możemy umierać dalej. Niewiele osób to zauważyło. Zauważyło, to jest taka cicha gdzieś tam na boku, prawda, ofiara mesjańska, która gdzieś tam się dokonuje, prawda, na marginesach historii. I myślę, że to nas najbardziej frustruje, prawda, bo jednak mesjanizm jakby przesuwa gdzieś tam z kulisów tego mesjasza w centrum, prawda. Natomiast ta ofiara nam się jakby nie do końca udaje i ona jakby ciągle się powtarza jakoś. Natomiast tutaj w tym fantazmacie polskim dokonało się coś bardzo istotnego, wydaje mi się, pewna przemiana. To znaczy ten fantazmat, który już krytykuje Wyspiański, z którym próbuje się rozprawić, jest jakimś dziwną transformacją samego romantyzmu, prawda? I, bo to nie jest fantazmat czysto romantyczny. On jest zbudowany na pewnych schematach, ale jakby jest jakoś tutaj przetworzony, bo proszę zobaczyć, że w Dziadach rytuał dziadów to jest rytuał pełnego panowania wspólnoty, gromady nad trumnami, nad zmarłymi, prawda? Koniec każdej sekwencji obrzędu dziadów. Niestety jadła na pojazd zawsze w spokoju, a kysz, prawda? To znaczy u Mickiewicza jeszcze możemy powiedzieć a kysz zmarłym, których sami przywołujemy i oni przychodzą na nasze życzenie de facto, a potem ich odsyłamy na ich miejsce i nagle potem gdzieś to się wymyka spod kontroli i te trumny są już otwarte i my nie możemy zagonić nikogo do tych trumien. Mało tego, my nie chcemy ich zagonić do trumien. Jedynym gestem, który mamy, to gest otwierania trumien, prawda? Więc jakby tutaj coś się dokonało i takich parę linii przemian pomiędzy tym, co gdzieś tam w romantyzmie się, prawda, wydarzyło, a tym, co
co z czym się borykał Wyspiański, prawda, jako tym fantazmatem postromantycznym, gdzieś tam się dokonało i to jest dość zagadkowe. Znaczy oczywiście można to tłumaczyć na rozmaite sposoby, klęski powstań i tak dalej, ale ta przemiana wydaje mi się jakoś fundamentalna, prawda, że gdzieś tam się ulepiło coś, co potem jakoś buduje i oddziałuje. Mnie się wydaje, że Wyspiański tutaj ujawnia się, ta anegdota z tymi dwoma pociągami do Krakowa. Wyspiański jest w tym późniejszym pociągu niż Mickiewicz. I jego ten taki, jego Konrad jest już ironiczny i zdystansowany i nawet sarkastyczny, powiedziałbym. Panie Piotrze. No tak, no z pewnością jest też... Bo wydaje mi się, że w ogóle ironia i sarkazm to jest coś takiego, czego się u Wyspiańskiego nie docenia. A też ze względu na to jest to bardzo, można powiedzieć, nowoczesny pisarz. Tak? Znaczy, że u niego są takie świadectwa, które mówią, że ironia była posunięta do takiego, że tak powiem, do takiej skrajności, że on najbardziej ironizował, kiedy wszyscy myśleli, że on mówi na poważnie, tak? Że wchodził tutaj w jakąś zupełnie przewrotną grę z rzeczywistością, ale też być może właśnie dlatego jest, zostawia on pewne sidła, jeśli w nie wpadniemy, to po prostu tylko będzie dla nas dobrze. Bardzo proszę. Ja mam takie sprowadzenie dyskusji do bardzo niskich poziomów. No nie mam kompetencji do tego, żeby dyskutować na poziomie państwa, ale zgodnie z pana Augustyniaka zaleceniem chciałabym się odnieść do mojej nienawiści. I chciałabym powiedzieć, że to nie jest nienawiść, ale głęboka niechęć do poglądów pana redaktora Gugały. Czy możemy coś z tym zrobić? I głęboki podziw do poglądów pana Szostaka. Dziękuję. Ale do których poglądów moich się pani odniosła jeszcze? A ogólnie. Okej. Okay. Idźmy dalej, dobrze? To nie wiem, może ktoś jeszcze. Ja już nie jestem w stanie w tej chwili zmienić poglądów, ale będę nad sobą pracował. Ale ja musiałbym wiedzieć, o które poglądy pani chodzi. O wszystko, co powiedziałem? Ja tu nie wyrażam swoich poglądów. A, chce pani usiąść tu, a ja tam? A skąd pani wie? Ale jakie ja mam? No rozmawiać ze sobą. Skończy się ten, staniemy, pogadamy, okaże się, że mamy wspólnych krewnych i tak naprawdę nic nas nie różni. Proszę pani, warto rozmawiać. Pan pozwoli. Mogę? Ach, okej. To najpierw pani, potem pan. Najpierw, przepraszamy bardzo, najpierw pani, dobrze? Ja chciałam przejść od idei mesjanizmu do idei gorszości i upokorzenia, bo to jest jakby kompletnie drugie, inne ekstremum. I o tych emocjach, o których mówiliśmy, frustracji czy złości, czy nawet beznadziei, której bardzo często jesteśmy, a z której niewiele można, tak? Bo z energii frustracji czy złości właściwie możliwa jest tylko albo samoobrona, albo kąsanie innych, albo brak działania. I żeby to zmienić, tak naprawdę potrzeba nam odwagi, żeby spojrzeć albo przyjąć jakąś inną perspektywę. I rzucę takie pytanie, może trochę odważne. Może my po prostu jesteśmy tchórze, żeby coś zmieniać i odważyć się. Jest nam dobrze siedzieć w tym naszym upokorzeniu i w tym naszym poczuciu gorszości. Może po prostu brakuje nam odwagi. Ja w ogóle myślę, że w Polsce odwagi są... Odwaga wojenna pojawia się wtedy, kiedy jest konieczna i jej nie brakuje, ale odwagi cywilnej wcale tak dużo nie ma. I tutaj zgodziłbym się z panią, że, no, że pewnego rodzaju odwagi, takiej właśnie odwagi cywilnej, która pozwala mówić nie swojemu środowisku, swoim znajomym i przyjaciołom, towarzystwu, do którego się należy, instytucji, w której się funkcjonuje. W Polsce bardzo brakuje i to bardzo się wiąże z tym,
czym tutaj mówiliśmy, tym rozpięciem pomiędzy upokorzeniem a mesjanizmem. Ja też chcę powiedzieć, że z tym mesjanizmem to jest coś takiego, że on dotyczy dyskursu, opowieści, narracji czy tego fantazmatu, ale jako praktyka życiowa on dotyczy bardzo dużej mniejszości. To znaczy, niedaleko szukając, Legiony Piłsudskiego to było tam kilkanaście tysięcy ludzi. Jednocześnie w czasie I wojny światowej w armiach zaborczych służyło około 2 milionów Polaków. Mesjańska była misja Piłsudskiego, 2 miliony obywateli tego społeczeństwa. Nie robiło niczego mesjańskiego, było mięsem armatnim wielkich armii przemysłowych, które prowadziły tą wojnę. I to było znaczące w tej całej historii. Oczywiście mit mesjański zapamiętał przede wszystkim legionistów. I w tym sensie wydaje mi się, że jest też problem z tym, że bardzo wielu Polaków dobrze wie, że mesjanizm jest mitem, że to jest coś, co ich w takich codziennych praktykach w ogóle nie dotyczy. Bardzo prosimy, pan tutaj. Tak, można. Więc zawsze zastanawiam się, dlaczego te ogólne sformułowania, o których dzisiaj było tyle mowy, bym powiedział, które wynikają z przemyśleń wieszczy, tak w małym stopniu stają się naszym udziałem, naszej świadomości zbiorowej. Dlaczego jest tego przełożenia, bym powiedział, tych myśli, w których jest dużo bólu, dużo prawdy, dużo takiej esencji tożsamościowej, a ona nie przenika. Dlaczego nie przenika? I mam wrażenie, że poprzedni głos, który był tu w sali, tego braku, bym powiedział, odwagi intelektualnej, odwagi cywilnej, przy dodatku jeszcze lenistwa intelektualnego, no coś tu zbiera żniwo. I teraz jest pytanie takie. Jeżeli, czy można sformułować, bym powiedział, najbardziej niebezpieczny fantazmat na dzień dzisiejszy, którym by należało zająć się w bardzo pragmatyczny sposób? To jest jedno z pytań. I teraz, jeżeli będąc przy nurcie tego pytania, chcę zwrócić się do pana profesora Ledera. Artykuł, który przeczytałem odnośnie emancypacji, prawda? Więc my mamy, okazuje się, że w naszej historii mamy oprócz 150 lat, prawda, które są tutaj mottem dzisiejszego spotkania, oprócz tego mamy 150 lat emancypacji ludu, jeśli ja dobrze zrozumiałem ten tekst. I teraz my mamy tę emancypację w jakiejś sferze nieprzedstawionej. My mamy rozbudowany świat nieprzedstawiony. Gubimy bardzo dużo treści. I teraz w tym wszystkim, jeżeli by ta emancypacja zaistniała ludu, gdzie jest pełno krzywdy, pełno rozmaitych, bym powiedział, tragedii. I to, co pan Gugała powiedział, że pierwsza Rzeczpospolita, tam proporcja, prawda, układu szlacheckiego, która wyprowadza nam polskość i tożsamość polską, którą my dzisiaj dźwigamy i w której jesteśmy w mundur włożeni. Natomiast obok tego mamy 80% emancypacji narodu. I to jest jakiś, bym powiedział, kierunek, którym go powinniśmy być dumni, z którego możemy wyjść z tej tego stanu, neurotycznego stanu naszej historii, który wiecznie nas wpycha w to. I teraz jest pytanie, czy faktycznie pozwoli dzisiejszy dobra zmiana podjąć i pozwoli w ogóle na kierunek upodmiotowienia i tej drogi do świadomości zbiorowej emancypacji. I teraz w tej drodze emancypacji to jest 150 lat różnych wydarzeń. Artykuł pana profesora jest nadzwyczaj ciekawy. I teraz jest sytuacja taka, pan Gugała powiedział w tego rodzaju moment, mówiąc 12 rok, tam podmiotowość i tak dalej, i pan zgubił, potem przeszedł pan do transformacji ustrojowej 89 roku. Pan zgubił PRL.
To panu tak celowo wyszło, czy panu nie, no, świadomo? Nie chciałem opowiadać całej historii świata po prostu, bo nie mam Niech pan czasu. Nie dowcipkuje, to zbyt poważne. Nie, to zbyt poważne, wie pan. Ja nie zgubiłem, bo ja 30 lat mojego życia upłynęło w PRL-u, więc ja nie mogę tego zgubić. I teraz niech pan popatrzy jedną rzecz. Jeżeli wejdziemy w tą emancypację tego ludu i zderzymy z tradycją szlachecką, to w ten czas ten PRL w jakimś innym stopniu zaistnieje i dopiero będziemy poważną sprawę swantozmatyczną rozbierać na części pierwsze. Jeśli chodzi o PRL, jeszcze ponieważ pan mnie wywołał, no to tutaj specjalistą jest profesor Leder w tej sprawie i w swojej książce właśnie Prześniona rewolucja. No pisze o tym, co się wydarzyło w PRL-u i to jest też w pewnym sensie cała ta książka jest odpowiedzią na pana pytanie, że i tak, no ale trochę tak jest też. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że my się składamy z bardzo wielu różnych nurtów, wrażliwości, doświadczeń. Są między nami różnice w pochodzeniu etnicznym, regionalnym i tak dalej, i tak dalej. My Polacy, wszyscy razem. I są rzeczy, które nas ewidentnie łączą, ale są rzeczy, których myśmy w ogóle nigdy nie przepracowali razem. I u nas się wytworzył pewien rodzaj, na przykład nie przepracowaliśmy razem sensu i pożytków płynących z własnego państwa. Czego dowodem jest nasz obecny stan psychiczny. Mówię o zbiorowości naszej. Ja to często powtarzam. Proszę państwa, od 30 lat prawie, od 90 roku, Polacy jako zbiorowość, my przeżywamy najlepszy okres w historii. Nigdy wcześniej w historii nie byliśmy tak bogaci, tak bezpieczni, tak szczęśliwi i tak mogący sami decydować o własnym losie, jak od 90 roku mamy w tej chwili. A jednocześnie, będąc w tym stanie, no bo jak teraz mogę się cofnąć, żeby panu udowodnić, że tak, był PRL, to wiadomo, czym był. Była II wojna światowa, to był koszmar. Był dwudziestolecie międzywojenne, wiadomo, co się tam działo, tak? Pierwsza wojna światowa, 123 lata zaborów, gnijąca szlachecka Rzeczpospolita przez kilkadziesiąt lat i tak dalej, i tak dalej. Mijają te wszystkie lata i nagle powinno nam być dobrze. I co? I zachowujemy się jak banda frustratów, którzy się nienawidzą, którzy nie są w stanie się cieszyć z tego, co osiągnęli. Siedzimy w przepięknej sali, w niesamowitym budynku. I nawet nikt z nas z tego powodu nie odczuje lekkiego uśmiechu, bo tak jakby się tam to należało. No ludzie, to jest nasze osiągnięcie do licha. Tak? Więc ja dlaczego się nienawidzimy? Ale ja byłbym bardzo ostrożny z tym my, ponieważ to my dotyczy tylko pewnej części, to znaczy powiedziałbym wielkomiejskiej klasy średniej, tak to nazwę, która owszem dokonała wielkiego awansu i dokonała wielkich czynów też uważam, na przykład zbudowała takie miejsca, ale nie zmienia to faktu, że w tym społeczeństwie są ludzie, którzy po prostu przeżywają to zupełnie inaczej i w ogóle nie mają poczucia, że ich życie się poprawiło w ciągu tych 30 lat, raczej już mają poczucie degradacji. I efekty tego są różne bardzo. Część z nich wzięła sprawę w swoje ręce. Jak pokazały badania Gduli, wzięli sprawy w swoje ręce ci, którzy się czuli niezadowoleni z tych 30 lat. Więc to nie jest tak, że my i że to jest takie wszystko irracjonalne. A odpowiadając na pana pytanie, ja nie chcę tutaj opowiadać swojego artykułu, który jest jakby inną historią. Natomiast krótko mówiąc, istnieje w Polsce na pewno historia wielkiej emancypacji ludowej mniej więcej od połowy XIX wieku do współczesności. W pewnym sensie to, co się teraz dzieje, jest kolejnym rozdziałem tej historii, bo to nie jest wcale wesoła historia. Ona jest czasami wzniosła, czasami straszna. Natomiast jej podstawową cechą jest to, że ona jest nieprzedstawiona i nie tworzy ważnej narracji w Polsce. Ważna narracja jest właśnie mesjańsko-tragiczno-cierpiętnicza. Możemy ją
tak jak Wyspiański, próbować poddawać pewnego rodzaju dekonstrukcji, że użyję takiego określenia. Natomiast nie ma tak naprawdę opowieści emancypacyjnej. Ona, oczywiście jej fragmenty istnieją i można tu je wymieniać, ale ona się nie układa w pewną całość. I to jest coś, co moim zdaniem jest znowu elementem, który dopiero jest do zrobienia w Polsce, a nie czymś, co już zostało zrobione. Czy to się uda w aktualnych warunkach politycznych? Nie uważam, żeby te warunki polityczne bardzo wpływały na to, czy to się uda, czy nie. Być może one się pogorszą, ale jak na razie nie jest, moim zdaniem, bardzo wiele rzeczy można robić. Tak, ja mam trochę takie pytanie, trochę komentarz, bo mam takie wrażenie, że w polskiej kulturze był taki czas i mam tutaj na myśli lata 90., lata zerowe mniej więcej, ale pod pewnymi względami myślę, że do tej pory takie zjawisko jest, że wiele grup właśnie tych większych trochę niż rodzina, mniejszych niż naród usiłowało czy usiłuje na, powiedzmy, w przestrzeni literatury czy innych sztuk jednak jakoś dojść do głosu. I zastanawiam się, czy pewnym rozwiązaniem nie byłoby częstsze dyskutowanie właśnie o tych autorach niż, powiedzmy, powracanie do nazwisk, które już się wiele razy pojawiały i które oczywiście odczytywane w uproszczony sposób gdzieś tam ten fantazmat powielają. I tak trochę, bo ja w ogóle jestem bardzo pod wrażeniem dzisiejszej dyskusji, bardzo dziękuję. Natomiast to, co mnie trochę tak zaniepokoiło, to te nazwiska wymienione na początku. To znaczy właśnie tam się pojawił bodajże Wyspiański, Mickiewicz, Herbert, Miłosz i w zasadzie na tym się skończyło. A tak się zastanawiam właśnie, co można by zrobić, żeby autorzy tacy, nie wiem, powiedzmy jak Izabela Filipiak, czy Jerzy Pilch, czy osoby, które w różny sposób mówiły o, nie chcę powiedzieć mniejszościach, ale o różnych grupach Polaków, żeby rozmowa o tych osobach wyszła poza takie, powiedzmy, przestrzenie akademickie i żeby te nazwiska zaczęły się pojawiać na większym forum. To jest moje pytanie. Dziękuję. Panie Lechu. Prosimy Wita, ponieważ Wit jest też taką osobą, która, można powiedzieć, bardziej w imię pewnego bardziej lokalnego jednak doświadczenia tworzy swoją literaturę. Przyznam się, że nie wiem, czy mam tutaj coś do powiedzenia. To znaczy, oczywiście byłoby dobrze, gdyby ciekawe, ważne zjawiska tej współczesnej kultury pojawił się Jan Klata, prawda? Został przywołany jako twórca, powiedzmy, żywy i tworzący, o, prawda? Bo to tego odróżnia od tych pozostałych. Natomiast oczywiście ja jestem za tym, żeby to, co się dzieje w współczesnej kulturze polskiej, żeby no może nie tyle, żeby trafiało pod strzechy, prawda, ale żeby rzeczywiście o tym jakoś funkcjonowała debata, bo tam się toczą pewne spory, tam stawiane są pewne pytania, do których, a może to jest właśnie tak, że do tych pytań dopiero musimy dojrzeć, prawda, to znaczy, że tak jak do Wyspiańskiego musieliśmy czekać 150 lat, prawda, albo trochę mniej, żeby go odczytać. On nie miał zbyt dobrej prasy, prawda, w czasach, kiedy wystawiał, pisał swoje sztuki, prawda, i wokół niego wcale nie było jakiegoś głębokiego zrozumienia, prawda, więc być może musi upłynąć trochę czasu, żeby tamte głosy wybrzmiały, prawda. One oczywiście wybrzmiewają nie tylko w dyskusjach akademickich, ale też jakieś fora istnieją, no ale oczywiście pytanie, czy te nasze roszczenia, żeby kultura, zwłaszcza kultura wysoka, żeby poszerzała swoje pole oddziaływania, czy nie są jednak pewnym taką nadzieją, która zawsze zostanie zawiedziona, prawda? To znaczy, że tego się po prostu nie da zrobić, że to da się zrobić przez te mechanizmy, które nie do końca są dla tej kultury satysfakcjonujące, prawda? No bo koniec końców, no, jakbyśmy sobie to wyobrażali, prawda? To znaczy, mam paru kolegów pisarzy, prawda, dla których marzeniem jest telewizja śniadaniowa na przykład. No i to jest jakaś perspektywa, prawda, ale rozumiem, że nie o to nam tutaj chodzi, prawda, to znaczy... Why not? Tak, ale chodzi mi o to, że gdzieś kończy się granica tej jakiejś możliwości oddziaływania i tego, żeby jakieś nowe języki, bo
o autorach, o których tu jest mowa i o wielu innych, których możemy tutaj wymieniać nazwiskami, to są ludzie, którzy tworzą nowe języki, którzy są w tej awangardzie gdzieś myślenia, nazywania, mówienia o rzeczywistości, a myślę, że my sobie gdzieś tam za nimi kroczymy i do tych języków dopiero dojdziemy, prawda? Te języki muszą się jakoś uleżeć i ułożyć, żeby mogły nazywać nasze sprawy. Tak mi się wydaje, ale może tutaj się jakoś fundamentalnie mylę. Pani pytanie mi nasunęła myśl o jednym podmiocie zbiorowym, który jest pomiędzy jednostką czy rodziną a narodem, a który się wyłonił w ostatnich latach i właśnie w związku zresztą z, no powiedzmy, tym backlashem, czyli tym takim zwrotem, który się dokonał w okresie rządów PiS-u, mianowicie podmiocie kobiecym. To znaczy w Polsce istnieje bardzo potężna zbiorowa świadomość kobiet, które oczywiście nie wszystkie, no bo pod tym względem też są podzielone, ale które stanowią istotny podmiot społeczny i wpływają po prostu w sposób zdecydowany i na sposób funkcjonowania, czy nawet na porządek prawny w tym kraju i na to, żeby... I też tworzą własny dyskurs. Teraz się ukazała taka piękna książka, tylko nie pamiętam jej tytułu do końca, Walczyć jak, i tu jakieś takie romantyczne nazwisko, które zawsze powinno padać, odwrotnie, Kochać jak, i tu właśnie to romantyczne nazwisko, które powinno zawsze padać, Walczyć jak włókniarki. Więc piękna opowieść o właśnie kobietach, włókniarkach, które pokazały taką klasę w walce, politycznej zresztą, jakiej moim zdaniem mogliby im pozazdrościć powstańcy warszawscy. I ten rodzaj upadmiotawiania różnego rodzaju grup jest moim zdaniem... Kobiety pokazały bardzo istotny ruch w tym obszarze w Polsce. My tutaj mówimy też jeszcze w odpowiedzi na pani, na to zagadnienie, które pani przedstawiła, o no jednak o sztuce wysokiej. Wyspiański nie jest autorem. On pewnie byłby zapraszany do telewizji śniadaniowych, gdyby wtedy były, ale to jest jednak autor wysokiego lotu. Jego teksty wymagają przygotowania. Nie wiem, czy mnie fascynują różne liczby i statystyki. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ile razy, znaczy jak przeciętny Polak często chodzi do filharmonii. Ja od razu odpowiem, raz na 123 lata. Teraz tak. Ja kiedyś miałem taką obsesję, że to trzeba zmienić, że każdy Polak powinien zacząć chodzić do filharmonii, ale to jest przecież bez sensu kompletnie. Bo żeby pójść do filharmonii, trzeba stać się odbiorcą tej muzyki, trzeba ją rozumieć, trzeba być tam nie przypadkiem, lecz z własnej woli. I do tego trzeba po prostu dojrzeć. A przecież wszystkie filharmonie w Polsce, a w ostatnich 30 latach przybyło ich bardzo dużo, i są wspaniałe i przepiękne, niebywałe zupełnie. No, w Szczecinie to jest najpiękniejszy budynek w Europie, ja już nie chcę wymieniać. Łódź, Katowice, w nos przebyli państwo. Najlepsza sala koncertowa świata moim zdaniem. Po prostu nieprawdopodobna zupełnie. Nieprawdopodobna. I one są pełne cały czas. A mimo to strasznie trudno nadrobić to wszystko. Dlatego, że my rozmawiamy cały czas o pewnych sprawach dotyczących jednak, no nie chcę używać tego słowa, żeby, bo ono jest trochę źle konotowane w tej chwili w Polsce, ale rozmawiamy o sprawach elitarnych. U nas pisarze nie są odbierani powszechnie. Dzisiaj pisarze, ile dzisiaj przeciętny nakład książki pisarza, jak sprzeda 5000 egzemplarzy, to jest wielkim guru, prawda? Poza tam przypadkami, które są, powiedzmy, no, jakoś strzelają w górę. To ciągle są sprawy bardzo niedużej części. Natomiast to, żeby ta część przekazywała te swoje odczucia, myśli, swoją świadomość niżej, żeby coraz więcej ludzi było wciąganych w tę świadomość wyższą, jest szalenie istotną sprawą i obowiązkiem każdego tak zwanego, za przeproszeniem, inteligenta. Bardzo proszę. Mogę? W pierwszym rzędzie pytanie. Mogę? A tutaj mam mikrofon, to chyba mam. Czy ja też mogę coś powiedzieć, bo ja już tak trzymam mikrofon i długo czekam i tak powiem szczerze, to bardzo prosimy, że skorzystam to może z tego i powiem to bardzo szybko, tak? Bo tak jakoś mi to umknie, tak?
Państwo to w ogóle wszyscy jesteście bardzo wykształceni. Filozofia, literatura, dziennikarze, profesorowie. I ta dyskusja jest taka bardzo wyzwalająca. Tak mnie bardzo wyzwaliła, bardzo mnie wyzwoliła. Ale ja nie rozumiem tutaj niektórych rzeczy, natomiast je bardzo czuję. I korzystając z tego fantazmatu, który Wyspiański wprowadził, bo ja wierzę w teatr i bardzo też wierzę w rytuały, które ten teatr przynosi każdemu narodowi, bo jednak z takich narodów albo w ogóle z świata teatr pochodzi. I ja tutaj tę Polskę czuję. Może tego nie słychać dobrze przez ten mikrofon, ale tak myślę, że ona tutaj jest mimo wszystko. Tak? I ja bardzo na przykład lubię Wesele. Ja bardzo też lubię pana Tadeusza i na przykład ja mieszkam w tej chwili w Nikaragui, która jest takim Urugwajem i myślę, że są takie kraje, które potrzebują takich różnych mitów z takich krajów, które miały na przykład solidarność, żeby te mity też dzielić się, żeby tymi mitami, tymi fantazmatami, tymi narracjami się po prostu dzielić. Także ja przyjechałam z Warszawy kilka dni temu, też pociągiem, z drugą strony. Pewnie spóźnionym i w ogóle, ale bardzo chciałam podziękować za tę dyskusję, bo ponieważ nie mieszkam w tej chwili w Polsce za często, bardzo mnie ten dyskurs aktualny w Polsce uderzył i bardzo mnie zasmucił. I kiedy o tym mówię, to naprawdę to serce jeszcze bardziej mocniej mi bije. I to jest bardzo przykro, co się w tej chwili w Polsce stało. Dlatego jak pan Andrzej Leder mówi o tym, przywołuje fantazmat niemiecki, to jest bardzo bolesne, że pan go przywołuje. To, że panowie mówicie o wojnie. Ja rozumiem, jaka jest rzeczywistość w tej chwili na świecie, tak? Że są państwa, które się jakoś zbroją, jakieś bomby atomowe, tak? Ja myślę, że tutaj padły głosy panów chyba z Krakowa, żeby próbować jednak tą nienawiść przekraczać, tak? Ja myślę, że ponieważ my jesteśmy wszyscy bardzo wykształceni tutaj i mamy ten wielki przywilej, żeby korzystać z tego, że Polska właśnie może być w tej chwili stuletnią, niepodległą Polską, tak? Korzystam też z tego fantazmatu, z tej narracji, że naprawdę trzeba tego użyć. Tak? I ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna za tę dyskusję, że chciałam raz to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To mogę teraz, jak już mam mikrofon. Bardzo proszę, następny pytanie. Padło kilka dla mnie ważnych stwierdzeń. Po pierwsze, że być może ta Polska, tutaj jestem, że być może ta Polska wcale nie jest inna od innych krajów i pewnie tak jest w tym, że jesteśmy społeczeństwem, które jest spolaryzowane. Profesor Leder wspomniał, że tak naprawdę ten współczesny dyskurs ucywilizowany to jest przeniesienie na politykę tego, co kiedyś było bardziej brutalne. I teoretycznie powinno to być bardzo pocieszające. Natomiast jak się popatrzy przez pryzmat tych czasów, o których była mowa, to zawsze widać, że jest ten dyskurs polityczny w jakiejś grupie, ale potem jest reszta, która być może nie bierze tego dyskursu politycznego na takim poziomie z ograniczoną agresją i ta nienawiść gdzieś ma jakiś upust. Tutaj różne czasy były wspominane. Jak było 5% szlachty, która prowadziła jakiś dyskurs, sprzedaż tego dyskursu zawsze spowodował, że wyszedł jakiś Jakub Szela. 97 lat temu, parę lat po odzyskaniu niepodległości, ten dyskurs polityczny spowodował, że ktoś inny wyszedł. Teraz trochę więcej upłynęło czasu od wojny na górze, ale mamy efekty. Czyli ta obietnica ucywilizowania nie wiedzie nas do jakiejś przewidywalnego rozwiązania tego na poziomie wyeliminowania, cofania się do czasów, kiedy brutalność była na porządku dziennym. Na co dzień słyszymy opowieści o tym, żeby kogoś ogolić. No, to jest wprost wzięte z innej historii, z innego świata. I ktoś to weźmie poważnie. Wydaje się, że jedynym momentem, kiedy byliśmy w stanie to zahamować, to było wtedy, kiedy mieliśmy wroga zewnętrznego. Komunizm czy jakaś zabory, czy później okupacja. I powód, wydaje mi się, jest taki, że ta część, która reaguje agresją, poszukuje bardzo silnie rzeczywiście jakiejś tożsamości.
tożsamości, która jak nie przychodzi na poziomie indywidualnym, to przychodzi na poziomie zbiorowym, ale czerpie bardzo często z wzorców, na przykład tych historycznych, które również niosą ze sobą brutalność. Stąd tak łatwo teraz się odwoływać właśnie do takich okupacyjnych haseł, czy haseł, kiedy trzeba było z kimś walczyć. I moje pytanie jest, jeśli nie jesteśmy w stanie dać tożsamości indywidualnej ludziom, to dlaczego nie jesteśmy w stanie wytworzyć czegoś, co mogłoby być tożsamością dużo mniej agresywną? Teoretycznie, i tutaj jest zamknięcie, mógłby tym być Kościół, który gdyby był zbudowany na nowotestamentowym, dobrym rozumieniu Kościoła, mógłby być łączący. A ten nasz polski Kościół, ale już w tym sensie bardzo katolickim, jest bardzo agresywny. Dlaczego? Wydaje mi się, że Kościół jest różny. Tak, bardzo prosimy jeszcze kolejne głosy. To ja chciałam, dobry wieczór, Anna Kieres. Ja tak tutaj widzę, że to, co chciałam powiedzieć, to tak krąży między nami i się sumuje. Ja tak chciałam trochę o tym Kościele i to może być pytanie, może być odpowiedź, bo ja kiedyś sobie tak obliczałam, że my w Polsce mamy około, no nie wiem dokładnie, jakie są teraz statystyki, ale około 90% katolików. I zaczęłam sobie myśleć dalej, że no w sumie sama też byłam wychowywana w takiej religii, w takiej rodzinie, że to jest piękna religia chrześcijańska o miłości. Więc jeżeli 90% katolików w Polsce stosowałoby się do 90% jakby wytycznych swojej wiary, to mielibyśmy chyba o 90% lepiej. To jest takie moje obliczenie i pytanie właśnie, jak to zrobić, żeby tak było. Druga sprawa to przekazuję oficjalną prośbę od środowisk feministycznych, w których działam, o zmianę bądź przesunięcie terminu 8 marca, bo tu się kolidują terminy, dużo się dzieje w Krakowie, takich jakichś manifowych. Wiem, że na 8 marca, bo ja regularnie tutaj uczestniczę, na 8 marca jest kolejne spotkanie Sztuki Myślenia i tam zapraszam znajome i różne osoby i po prostu by musiały wybierać. Także albo godzinę przesunąć, albo dzień, to tyle przekazałam. I trzecie, tutaj dużo było dzisiaj psychoanalizy i takiego psychologicznego myślenia i ja tak sobie właśnie myślałam o Stanisławie Wyspiańskim, bo w terapii systemowej rodzin na przykład mamy pojęcie czegoś takiego, że prawda, jest, rodzina jest systemem i objaw jest rodzajem jakby przejawem choroby całego systemu, tylko jeden z członków rodziny zostaje oddelegowany do jakby rozwiązania konfliktu, z którym inni sobie nie radzą. No coś takiego, prawda? Więc ja myślę sobie, że ten nasz Stanisław Wyspiański to jest po prostu został przez nas oddelegowany. Dlatego on w tym wieku tak młodym potrafił unieść to wszystko i przekazać. A jak on to zrobił, no to znowuż wracam też do psychologii i z kolei do Junga, który mówił o nieświadomości zbiorowej. I dla mnie artysta jest takim medium, które się zanurza w tą nieświadomość zbiorową, no i czerpie garściami. Dlatego, no oczywiście to mógł zrobić dzięki temu, że był geniuszem, prawda, i tym czwartym naszym wieszczem. To taki mój komentarz. Nie wiem, czy to jakieś pytanie będzie z tego. Czy... Bardzo proszę, czy jeszcze są głosy? Ja mam takie krótkie pytanie. Bardzo krótkie. Właśnie odwołam się teraz do słów pana redaktora Jarosława Gugały. Bardzo mnie zaintrygowało takie sformułowanie obowiązek inteligenta. Ja to czuję i dręczy mnie to od dawna, że ja tego nie realizuję i że większość Polaków tego nie realizuje. Robimy to tylko tak schematycznie według przepisów, to co trzeba, co należy do nauczyciela, co należy do jakiegoś tam katechety, czy ja już nie wiem kogo, policjanta, czy wychowawcy, czy edukatora jakiegoś. Natomiast co należy w ogóle do inteligenta, żeby mieć wpływ na młodsze pokolenia, na sąsiadów, na jakieś swoje większe czy mniejsze kręgi. Co my w tym naszym zamknięciu właśnie, w tym castellum możemy zrobić? Ja czuję pewną bezradność. Nie mam takiej otwartości, bo my Polacy przeciętnie biorąc nie mamy tej otwartości. Wsiadamy do tramwaju, patrzymy się na siebie bykiem. Chodzimy po ulicach, nie uśmiechamy się. Kraje śródziemnomorskie mają inną obyczajowość. No my taką mamy niestety północną. Ale co możemy zrobić, żeby mieć wpływ na bliźnich, żeby to zmienić? I ja myślę, że to jest trudne pytanie, ale czy panowie by spróbowali odpowiedzieć? Może każdy z panów, czy któryś z panów? To ja mogę powiedzieć, co ja robię. Znaczy ja
Pewnie jestem ponury w tramwaju, ale niestety czasem też w ogóle nie widzę ludzi, bo jestem w smartfonie i tam się trochę rozchmurzam i to jest przerażające. I mam sobie to za złe. Natomiast no, co ja próbuję robić, no to próbuję się zajmować Wyspiańskim. Nie po to, żeby uciec od rzeczywistości, tylko żeby zaproponować spotkanie z kimś, kto w gruncie rzeczy, wydaje mi się, był jednym z takich niewielu ludzi, którzy chcieli podjąć odpowiedzialność za świat, który ich otaczał. Bo wydaje mi się, że to jest ktoś taki, kto... W gruncie rzeczy, będąc bardzo utalentowanym malarzem, między innymi, prawda, człowiekiem różnych bardzo talentów, no przecież nie musiał się babrać w tej polskości, prawda? Nie musiał w całej swojej, można powiedzieć, siły witalnej marnować właśnie na to, żeby wyrzucać Polakom ich wady i prowokować ich do jakiejś zmiany, czy w ogóle konfrontować. Znaczy, wydaje mi się, że nie musiał i że to była jakaś jego decyzja w gruncie rzeczy bardzo heroiczna. I co z tego wynika? No wynika z tego coś takiego, że warto z tego po prostu skorzystać. I że on szedł w tym wszystkim jakoś swoją własną ścieżką. Mówi się dużo tutaj o wizji, o że on był jakimś medium, ale z drugiej strony był człowiekiem, i takie dałem motto w swojej książce, który mówił, no wszystko co zdobyłem to swoim własnym wysiłkiem i to jest moja myśl własna i to jest, można powiedzieć, to, co sobie najbardziej cenię. No więc ja próbuję, myśląc o tej odpowiedzialności, o której pani mówi, proponować Wyspiańskiego jako kogoś takiego, kto właśnie nie jest człowiekiem z pomnika, który nam mówi wielkie prawdy i co powinniśmy, tylko że wykonuje pewną pracę obok nas i my możemy się do tej pracy przyłączyć. To jest coś dla mnie takiego bardzo w tej myśli intrygującego, a co... Nie jest łatwo się z tym skomunikować ze względu na formę, tak? Na formę literacką. Natomiast myślę, że warto sobie zadać trud i się do tego przebić. No więc tyle w tej kwestii mógłbym od siebie powiedzieć. To jest, proszę państwa, nasz kraj. Jeśli jest nasz, no to nie odpuszczajmy. Opowiem wam smutną anegdotę. Mam znajomego, Nowozelandczyka, wybitnego dziennikarza, korespondenta wieloletniego najbardziej znanych amerykańskich i brytyjskich pism. Osiadł w Polsce, na Kaszubach, bo poznał Polkę, ożenił się z nią, tam mieszka. Tam trafił, w miejscowości, w której mieszka, na korupcyjny, lokalny, paskudny układ, jakich w każdym polskim grajdołku pełno. Postanowił z tym, ponieważ mówi, że skoro się już tu osiedlam, no to nie będę mówił, że to se tam Polacy coś, tylko to jest moje miejsce na ziemi. Wezmę się za to. Stworzył lokalne pismo, w którym zaczął piętnować te wszystkie układy. Doprowadził do odwołania burmistrza, wsadził do więzienia paru skorumpowanych sukinsynów i super. Po czym jak to wszystko już wykonał, przeczyścił atmosferę, w tym piśmie zatrudnił Polaków, polskich młodych chłopaków, którzy chcieli być dziennikarzami. I powiedział, róbcie dalej. Po krótkim czasie, miesiącach, paru i tak dalej, okazało się, że już że nic z tego nie ma. Że oni nie mają w sobie siły, żeby to z pasją opisywać, te patologie, to wszystko, co się dzieje, to jest ważnego. To pismo zaczęło podupadać, zaczęło brakować w nim pieniędzy, chęci. I to wszystko się po prostu zwinęło. I on właśnie zebrał tych chłopaków i powiedział im tak. To jest wasz kraj. To od was zależy, jak on będzie wyglądał. Nie możecie odpuścić. Widzicie, co się tutaj dzieje. Jest tyle ważnych spraw, ciekawych, bulwersujących i nie potraficie o tym mówić. Nie chcecie tego poruszać? Dlaczego? Co w was jest takiego? No i to jest pytanie dla nas wszystkich.
Panowie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja też mam ciągle poczucie, że robię za mało i myślę, że to jest chyba jakieś takie uczciwe stanięcie w prawdzie samym sobą. Chyba większość ludzi robi za mało i chyba się tego nie wyzwolimy. Trochę nie ufam ludziom, którzy mówią, że robią wystarczająco dużo, albo tym, którzy są przepełnieni tym poczuciem, że robią za dużo, poza jakimiś wybitnymi jednostkami oczywiście, prawda? Więc chyba naszą kondycją jest robić za mało i ciągle jakoś się z tym borykać. Panie profesorze. Ciągle się jakoś borykać z tym. Znaczy, pierwsza odpowiedź to jest róbmy swoje. No, ja akurat tutaj, podobnie jak Piotr, zajmuję się pisaniem i nauczaniem. I to jest jedna część, ale powiem też rzecz nieoczywistą. Ja uważam, że aktualnie bardzo ważne jest zaangażowanie polityczne. Znaczy, że polityka ma swój wymiar wzniosły i szlachetny, polegający na tym, że walczy się o pewną wizję swojego społeczeństwa, swojego kraju. I oczywiście polityka się w wielu wymiarach jawi jako coś okropnego. No, wiadomo, w jaki sposób używa się słowa polityk i tak dalej. Ale mimo wszystko uważam, że właściwie nie ma innej drogi. To znaczy po prostu w aktualnym świecie w ogóle, a w Polsce w szczególności, trzeba być zaangażowanym politycznie, bo to jest walka o naszą przyszłość po prostu. Jakby kot nie był polityką. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś? Jak nie, to co? To co? To kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Proszę Państwa, chciałem bardzo podziękować wszystkim Państwu za przybycie. I chciałbym podziękować gorąco naszym gościom, profesor Andrzej Leder, Wit Szostak, Jarosław Gugała. W kuluarach, w foyer zapraszamy na rozmowy kuluarowe. Jak najbardziej jest jeszcze na to czas i przestrzeń. Kto z Państwa ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Osobiście Państwu bardzo dziękuję. Było to dla mnie bardzo osobiste spotkanie, ale też bardzo byłem jego niepewny ze względu też na swoją, że tak powiem, rolę różnoraką i trochę niejednoznaczną w tym sensie, że jako organizator prezentuję tutaj swoją książkę. Więc wybaczcie mi to Państwo, ale intencja jednak jest wyspiańska tego, przynajmniej po części, więc chyba mi to wybaczycie. Chciałem zaprosić na kolejne spotkanie, które planujemy w walentynki. No i Bartek Szydłowski wymyślił przewrotny temat na walentynki o miłości w kościele. Bo trzeba porozmawiać o polskim katolicyzmie i być może, że w tym odciążonym tytule będą się kryły otchłanie. Naszym gościem już potwierdzonym jest profesor Stanisław Obirek i bardzo chcemy skonfrontować profesora Obirka z kimś, kto, można powiedzieć, przemawia z wnętrza Kościoła. Tutaj jeszcze, że tak powiem, gość nie jest potwierdzony, więc nie będę mówił, ale śledźcie Państwo nasze wydarzenia. No i zapraszam, zobaczcie, przeczytajcie moją książkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki. Dyrekcji, panu prezesowi już dziękowałem, ale za cały sztab ludzi pracował, więc między innymi pani Marta Zabłocka, która się opiekowała redakcją tej książki, Michał Pawłowski, który zrobił piękną oprawę graficzną i również dzisiejszego spotkania oraz wielu, wielu osobom, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale bardzo wam dziękuję, Eli Kot, za bardzo wnikliwą adiustację i wszystkim pracownikom wydawnictwa Znak, no i za wsparcie państwa i teatru. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy. Ale nie wiem, czy było... Nie wierzę w to, ale...